kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Nim przedstawię naszych gości, których przedstawiać chyba nie trzeba, ale przedstawię. Prosiono mnie, żebym przypomniał, że jutro o 17 w kinie Mikro jest specjalny pokaz Roya Jurka Zaleskiego, więc jak ktoś jest zainteresowany, to poproszę przyjść, bilety jeszcze są. A teraz przedstawię naszych gości. Dwie miłe panie, pani Jadwiga Jędlewicz, wiceminister Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Pani Małgorzata Popławska, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Pozwolą Państwo, że oddam najpierw mikrofon pani wiceminister, a później będziemy rozmawiać. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam jednocześnie za ten poślizg techniczny z rozpoczęciem naszego spotkania. Ja jako wiceminister od innowacji to podejdę sobie sama do swojego komputera i klikać będę poszczególne slajdy, a będzie chyba nawet wygodniej nie tutaj w tym zaciszu. Także swoją drogą wiem, że rzeczywiście nie jest tyle, że jestem przesadnym zwolennikiem gender, wręcz przeciwnie, ale nie przypominam sobie, żebym jakiegokolwiek spotkania, na które zaprosiłam mężczyzn, przedstawiała, to teraz przedstawię dwóch miłych panów, ale to nauczę się tego od ciebie. Ale wiem, pan jest taki. Dobrze, to umawialiśmy się zadanym, że ja opowiem troszkę o planie odpowiedzialnego rozwoju, czyli planie przyjętym przez rząd Beaty Szydło do realizacji nie tylko w cyklu jednym wyborczym, ale planie, który myślę, że zgodzimy się wszyscy, że jest to pierwszy od dawna plan wykraczający właśnie poza prosty cykl wyborczy, w którym zakłada się, że pewnych efektów nie da się osiągnąć krótkoterminowo za rok czy za dwa, tylko że to wymaga raczej maratonu niż sprintu, więc te cele zarysowane sięgają troszeczkę dalej. Obiecuję, że nie zagadam Państwa zbyt długo i będę pewne slajdy przerzucać szybciej, ale spróbujmy się zastanowić razem, gdzie jesteśmy i jaki jest pomysł na to, dokąd chcielibyśmy dotrzeć właśnie w takim dłuższym nieco horyzoncie. Pan premier Morawiecki, bo to jego cytat, on się czuje spadkobiercą dziedzictwa Piłsudczykowskiego, pisze zawsze, że Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale i tu pewnie się wszyscy zgodzimy, że ekonomia to jest taka nauka, która nie znosi stanów konstans, to znaczy albo się rozwijamy, albo się cofamy i my jesteśmy na takim wirażu historii, kiedy no, albo wykorzystamy ten moment, który mamy w tej chwili i na najbliższe 4-5 lat rozpadamy. Proszę do środka. Bardzo przepraszam, ale już nie wyjdziecie. I albo bardzo szybko odrobimy tę lekcję i środki, które mamy do dyspozycji, zainwestujemy w taki sposób, że one zakręcą tę polską gospodarkę, no albo właśnie będziemy trzeciorzędnym krajem. Proszę wybaczyć, bo to ostatnia rzecz, jakiej sobie i nam wszystkim życzę, ale tak jak mówię, nie chcę złowieszczyć, natomiast nie, tak jak powiedziałam na początku, myślę, że ekonomia nie znosi stanu konstans, także to nie będzie tak, że nie robiąc zbyt wiele utrzymamy się na takiej jakiejś, będziemy dryfować w spokojnym nurcie. Na początek diagnoza, krótko i szybko, którą sobie zrobiliśmy, w jakim jesteśmy stanie, to diagnozujemy nasze obecne położenie, że znajdujemy się w takich uwięzieni, jesteśmy poprzez 5 pułapek. Pierwsza pułapka średniego dochodu, pewnie taka, z którą zgadza się tutaj wielu z Państwa siedzących na sali. To, że polski krajowy produkt brutto to jest tylko 45% PKB, w Stanach Zjednoczonych to jest też znacznie mniej niż średnie PKB europejskie. Co ważniejsze, to tylko ponad połowa Polaków zarabia mniej niż 2,5 tysiąca złotych na rękę. I to, że pensje polskie są około trzykrotnie niższe niż w krajach wysoko rozwiniętych, to wie każdy, kto wyjeżdża na wakacje albo był chociaż krótko na zmywaku gdziekolwiek, w którymkolwiek kraju Europy
zachodniej. Druga pułapka to pułapka braku równowagi. Braku równowagi, który postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat środków, jakie publicznych, bo środki europejskie, to też pamiętajmy, to nie są środki z nieba, to są środki publiczne, które trafiają do inwestorów zagranicznych. Ja zrobiłam taką analizę największych grantów naukowo-badawczych z poprzedniej perspektywy finansowej udzielanych firmom. Największe granty trafiają właśnie do tych inwestorów, ale bardzo proszę, taka otwarta forma. Zapraszam. Bardzo proszę. Dzięki. Więc znakomita część środków i te największe granty trafiały do inwestorów zagranicznych. Dlaczego? Również dlatego, że oni są bardziej elastyczni, mają większe możliwości kapitałowe, mogą zawsze pokazać ten swój wkład własny znacznie wyższy niż polskie firmy. 2/3 polskiego eksportu, no i to jest szokująca informacja, tworzą firmy również z kapitałem zagranicznym. I 50% produkcji przemysłu to jest produkcja właśnie w firmach, ponownie w firmach zagranicznych. Dolina Lotnicza, z której jesteśmy dumni i cieszymy się bardzo, pamiętajmy, że to już nie WSK Rzeszów, tylko Pratt & Whitney, podobnie pozostałe dwa mieleckie czy świdnickie zakłady, chociaż mówiąc o nich ja przecieram USK wokół, żałując, że nie są to polskie samoloty, natomiast przynajmniej w otulinie tych zakładów powstało już dzisiaj ponad 100 polskich firm, które dostarcza bardzo wysokie technologicznie części do tych dużych zakładów. Wreszcie kolejna pułapka to pułapka przeciętnego produktu. Nie ma po latach transformacji ustrojowej, nie ma dzisiaj jednego produktu, z którym Polska kojarzyłaby się. Made in Poland nie jest synonimem dobrej i wysokiej jakości. Nie ma produktu jednoznacznie, którym moglibyśmy się chwalić, a nasze czempiony eksportowe, bardzo często z branży meblarskiej na przykład, która coraz ekspansywniej zajmuje nie tylko rynki europejskie, ale i pozaeuropejskie, bardzo często właśnie na tych innych rynkach nie są znaczone znacznikiem polskim, czy też takim jak tutaj są, tylko ukrywają się pod brandami, znakami towarowymi innymi. Kolejna pułapka to pułapka demograficzna, o niej też nie muszę mówić. Dziś żyje 7 milionów osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 17 roku życia. Za 20 lat będzie to 5,5 miliona. To jest ten problem, z którym realnie musimy się dzisiaj zacząć mierzyć. I to dzisiaj musimy podejmować realne działania, które spowodują, że ten odsetek między 0 a 17 zwiększy się radykalnie. No i wreszcie ostatnia pułapka, która jest taką czapką nad pozostałymi czterema, to pułapka słabości instytucji. Jednej z nich podstawowym to ten, o którym najczęściej mówimy, czyli luka wpływu z podatku VAT, szacowana między 35 a 55 miliardów złotych rocznie. Luka wypływu podatku z CIT, ale też słabości takiej instytucjonalnej, czyli 44 średnio nowelizacje ustawy o VAT-ie od 2004 roku, czyli nim nowa regulacja zacznie obowiązywać, przedsiębiorca nie zdąży się zorientować, że stara przestała już obowiązywać. No i wreszcie ostatnia to brak koordynacji polityk publicznych. Jest wiele analogicznych działań prowadzonych przez administrację centralną, przez wiele instytucji prowadzone te same działania. Już nie mówię o rozbiciu pomiędzy administrację centralną a samorządową, nie wypada tego mówić jasno, zwłaszcza że przed chwileczką, kiedy zanim spotkanie się zaczęło, dostałam do podpisu książkę z zakresu archeologia samorządu polskiego, czyli którą miałam przyjemność być współautorem. Więc stworzyliśmy coś, z czego jesteśmy dzisiaj bardzo dumni, czyli samorząd terytorialny, ale stworzyliśmy rzecz wielką, jednocześnie pętlę na szyję, bo być może pewne instytucje powstały za wcześnie w stosunku do tego, na jakim etapie była
czy też jest Polska. Stworzyliśmy bardzo silne samorządy regionalne, w których powstaje na przykład 16 systemów informacji medycznej, które nie będą kompatybilne, bo każdy średnio zorientowany informatyk wie, że tworzenie, jeśli będzie 16 przetargów i 16 systemów, to scalenie ich jest rzeczą niemalże niemożliwą. Czyli wydamy 16 razy środki na system, który powinien być z natury rzeczy ogólnopolski, bo jak rozchoruje się ktoś z Państwa na Helu, to dobrze, żeby szpital na Helu wiedział, co się z Państwem dzieje i mógł zassać dane ze szpitali krakowskich. No niestety nie będzie to możliwe, dlatego że będzie ten system 16-krotnie rozproszony. Podobnie z informacją edukacyjną, podobnie z drogami, które dobiegają do granic w kilku województw, nie znajdują kontynuacji w województwie sąsiadującym. Także stworzyliśmy pewien system, pewnie instytucjonalny, który przy jednoczesnym braku kapitału, bo to też powiedzmy sobie jasno, że nie mamy tego kapitału tak dużo jak w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii, to tym bardziej instytucje powinny być sprawne i dystrybuować środki w sposób racjonalny, no to myśmy stworzyli sobie taki dysfunkcjonalny, mocno dysfunkcjonalny system. Taką diagnozę sobie postawiliśmy i postawiliśmy sobie takie cele, czyli chcielibyśmy uwolnić ten nasz własny potencjał dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i to, co najważniejsze, dla podniesienia jakości życia Polaków. Ta jakość życia jest tym, na co dzisiaj, najczęściej nam wszystkim doskwiera. Szybciutko, bo tak jakby to jest 60-stronicowa prezentacja, więc... Nie chciałabym tutaj Państwa zanudzić. Więc wzrost PKB to jest jeden z celów, jeden mierników, który stawiamy sobie za cel, chociaż nie jesteśmy niewolnikami PKB. Tak jak powiedziałam, że PKB mierzone w skali całego państwa nie mówi nam zbyt wiele o tej jakości życia pojedynczych Polaków. Musimy nad nim pracować, ale musimy jednocześnie zwracać uwagę na te proporcjonalne rozłożenie zamożności Polaków. To może się wydarzyć również przede wszystkim przez to, aby Polska przestała konkurować jako rynek niskimi kosztami pracy. To paliwo, to też o tym wszyscy wiemy, powoli nam się wyczerpuje. Obazowanie tylko na nim, już dzisiaj wiemy doskonale, że niedaleko za wschodnią granicą ta praca jest znacznie tańsza niż nasza własna. My musimy zbudować sobie przewagę konkurencyjną, która nie będzie polegać tylko na tym, że jesteśmy tani, ale musimy być jasno, ten komunikat musi być, że jesteśmy dobrymi, wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, którzy swoje miejsce pracy, ci najlepsi, nie znajdują w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy informatycy, których łowi się tutaj i wyciąga do innych gospodarek, ale właśnie, że to u nas powinno to PKB rosnąć. To, z czym się musimy mierzyć, to tak jak i skoncentrowane dochody na niewielkiej grupie Polaków, to też i skoncentrowany wzrost na nielicznych ośrodkach. Wiemy o tym, że mamy bardzo wyraźnie zróżnicowaną Polskę i to nie jest tylko Polska A i Polska B, ale Polska centrów i Polska peryferii. Centrów wyraźnie mocno tutaj zaznaczonych na mapie i peryferii, które jak widać, no oczywiście ta Polska Wschodnia jest ciągle tym jasno-niebieską plamą, ale to nie jest tylko Polska Wschodnia. Jak wyjedzie się poza duże miejskie aglomeracje, to praktycznie w każdej części Polski ta dysproporcja jest ogromna. Nie wykorzystujemy potencjału rozwojowego licznych, mniejszych ośrodków miejskich i obszarów wiejskich. No i ten podstawowy brak, o którym mówimy, to, że w polskiej gospodarce wciąż brakuje krajowego kapitału. Już wspomniane 2/3 polskiego eksportu, które jest ograniczone polskie, bo nie powstaje w polskich zakładach pracy. Podobnie 50% produkcji i 65% sektora bankowego to jest kapitał, który korzenie ma poza Polską. Te wszystkie elementy składają się na coś, co my nazywamy niemożność wrzucenia wyższego biegu przez polskie firmy. Brak kapitału lokalnego uniemożliwia. Widzimy, że mali i średni rosną do pewnego momentu i nie są w stanie przeskoczyć na pewien wyższy
pułap, chociażby dlatego, jak wspomniałam na początku, nie są w stanie sięgnąć po te najcenniejsze, największe granty finansowe, publiczne, dlatego, że nie dysponują takim wkładem własnym, a dostęp do kredytów atrakcyjnych i tanich jest właściwie dla nich zamknięty. Jest na sali wielu przedsiębiorców, nie muszę mówić, jakie kłopoty państwo sprawia dzisiaj przedsiębiorcom. To już nie tylko te wspomniane na początku częste zmiany regulacji w VAT-owskich, zresztą nie tylko VAT-owskich, ale te ilość, my teraz zbieramy dokładnie, chcemy wiedzieć naprawdę, ile przedsiębiorca musi składać deklaracji i z iloma urzędami musi się bezpośrednio kontaktować. Mieliśmy mieć jedno okienko, to jedno okienko pozostaje wciąż pieśnią przyszłości. 5 deklaracji to jest minimum, jakie deklaracji skarbowych, które musi składać mikrofirma, która nie zatrudnia pracownika. No, w sytuacji, kiedy nie zatrudnia, czyli jest się samym sobie sterem, żeglarzem i okrętem, każda deklaracja jest kłopotem. Ja do tego dodam, że dotacje znowu europejskie dostępne dla tych małych i średnich na stosunkowo niewielkie pieniądze, między 50 a 100 tysięcy złotych, wymagają wypełnienia między 16 a 26 stron formularzy. To jest rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, którą ja zajęłam się w Ministerstwie Rozwoju, czyli przegląd grantów dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i tych takich do umownego, mówiłam się z urzędnikami, że do 1 000 000 złotych każda strona formularza skasowana to jest premia kwartalna dla pracownika. Jestem przekonana, że może, że pieniądze między 50 a 100 tysięcy złotych to formularz maksymalnie 10-stronicowy jest tym, który powinien wystarczyć, aby urzędnik ocenił, czy warto, czy nie przyznać tego typu dotacje małemu i średniemu przedsiębiorcy. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy przekonani, że to rozwój polskich firm i rozwój kapitału jest podstawą silnej i zamożnej Polski. To za sprawą rozwoju firm z polskim kapitałem stanie się możliwe i podniesienie jakości życia Polaków, a co za tym idzie w konsekwencji, no to marzenie nas wszystkich, czyli silna Polska. Silna Polska oznacza nie tylko pozycję na arenie międzynarodowej, ale i stabilne finanse publiczne, sprawna armia gwarantująca bezpieczeństwo, niezależność energetyczna, no i dobrze zarządzane państwo. I pewnie o ile z diagnozą zgodzimy się wszyscy, to pozostaje pytanie, jak zrealizować te cele i co sobie założyliśmy. Program odpowiedzialnego rozwoju oparliśmy na 5 filarach. Pierwszy z nich to reindustrializacja, drugi rozwój innowacyjnych firm i trzeci to kapitał dla rozwoju, czwarty ekspansja zagraniczna, piąty rozwój społeczny i regionalny. Reindustrializacja. Chcielibyśmy to, kiedy kilka lat temu tego typu postulaty zaczęły się pojawiać w Polsce, to ci, którzy je formułowali, byli ośmieszani, wyśmiewani, jak w dobie rewolucji cyfrowej można mówić o reindustrializacji. Dzisiaj słowo reindustrializacja wymieniane jest we wszystkich dokumentach europejskich, odmieniane przez wszystkie przypadki, wdrażane w polityce niemieckiej i francuskiej, więc nie jest niczym dziwnym, nie budzi zdziwienia także w planie odpowiedzialnego rozwoju. Więc tutaj wyobrażamy sobie tę realizację poprzez realne partnerstwo instytucji publicznych i środków publicznych w strategicznych działach gospodarki. W jaki sposób i przez co, tak jak państwo, pewnie część z państwa wie, w cyklu, w tej perspektywie finansowej wszystkie środki publiczne europejskie będą przydzielane, będą dystrybuowane w oparciu o tak zwane krajowe inteligentne specjalizacje. Prace nad tym strategicznym dokumentem trwały wiele lat, tam 4 ostatnie lata, w szerokich konsultacjach społecznych, oddolnie, odgórnie. W wyniku tego powstał dokument, w którym sformułowano, uwaga, 20 inteligentnych specjalizacji. No to pewnie znowu, jeśli są tutaj przedsiębiorcy na sali, to wiedzą, że jeśli ktoś ma 20 strategicznych celów, to znaczy, że nie ma żadnego. I znowu biorąc pod uwagę te założenia wstępne, które tutaj pokazaliśmy, czyli jednak kruchość kapitału, jakim dysponujemy,
to powiedzmy sobie, musimy sobie powiedzieć otwarcie, że nie będzie nas stać na to, żeby w równym stopniu finansować działania z zakresu reindustrializacji, a zatem wcześniej badań badawczo-rozwojowych w 20 obszarach. To tę pracę, którą musimy, bardzo trudną politycznie oczywiście do wykonania, bo te 20 obszarów, to każdy, kto pracował przy tym dokumencie, to mówił nam jednoznacznie, no to był wynik prostej rzeczy, ciągnięcia kołdry politycznej we wszystkie możliwe strony. To, na co nas realnie stać w skali całego państwa, to jest między 5 a 7 strategicznych specjalizacji. Na pozostałe po prostu nas nie stać. Jeśli chcemy wykorzystać pewną masę krytyczną, to musimy ten strumień kapitału, który jest, skoncentrować. W przeciwnym razie usatysfakcjonujemy wielu, natomiast cel w postaci silnej Polski nie zostanie z całą pewnością osiągnięty. Kolejny element, w oparciu o którym, o którego chcielibyśmy realizować program reindustrializacji, to klastry i doliny przemysłowe. I my mamy oczywiście kilkanaście klastrów w tej chwili w Polsce, ale realnie działa kilka z nich, 6-7 tak zwanych klastrów kluczowych. To jest jeden z nich, to wspomniana już też znowu przeze mnie na początku, Dolina Lotnicza. Są też te sektory, w których mamy już pewne przewagi konkurencyjne, takie jak transport kolejowy, transport szynowy. Ten obszar i ten przemysł chcielibyśmy wspierać. Tutaj jeśli Adam mnie pytał, co chce powiedzieć o Małopolsce, no to, że Newag jest na terenie Małopolski, też nie muszę mówić. Mamy Newag i mamy PESE. PESE gdzie indziej, nie na południu z kolei. Natomiast to są ten sektor chcielibyśmy wspierać. Chcielibyśmy, żeby jeździł nie tylko po szynach w Polsce, ale żeby podbijał co najmniej Europę i w tym celu na pewno będziemy je wspierać. No i wreszcie inwestycje zagraniczne. To kolejna słabość nasza, promocja inwestycji zagranicznych rozbita jest dzisiaj w Polsce między 12 agencji centralnych, nie dokładam już do tego regionalnych centrów obsługi inwestora oraz innych jeszcze polskich organizacji turystycznych. Czyli znowu, jak ten tort dzielimy na 12 kawałków, to trudno sobie wyobrazić, że ktoś się nanie jednym z nich. Jeśli chcemy realnie wspierać polski eksport, to stąd projekt stworzenia pod egidą ministra rozwoju jednej agencji wspierania eksportu, która realnie zajmie się wsparciem i aktywnym poszukiwaniem miejsc, tak jak to znowu robią nasi zachodni sąsiedzi, pokazywaniem polskim przedsiębiorcom i wspieraniem ich inwestycji zagranicznych. Wiemy doskonale, że wielu polskich przedsiębiorców rejestruje swoją działalność gospodarczą w Niemczech, nie robiąc tam nic szczególnego, ale dzięki temu, że są zarejestrowani w Niemczech, dostają od rządowych agentów informacje o ciekawych przetargach, które są w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej czy w innych państwach europejskich, do których warto, aby stanęli. I jeszcze do tego dostają ofertę wsparcia właśnie rządowego. Kolejny filar to rozwój innowacyjnych firm. Tak jak wspomniałam na początku, to jest dziedzina i obszar, którym ja zajmuję się w Ministerstwie Rozwoju. Kolejne słowo klucz, innowacje, które już czasami wiem, że lodówkę otwieramy i innowacja z niej wyskakuje. Zdecydowanie mocno nadużywane, ale to jest trochę jak z tym cytatem z Piłsudskiego na początku, że Polska będzie wielka, powiedziałam, Polska będzie innowacyjna i polska gospodarka albo zacznie być innowacyjna, przestanie być imitacyjna, albo właśnie nie będzie jej wcale. I w tym celu w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad tak zwaną nową konstytucją biznesu, która z jednej strony ma zidentyfikować bariery, o których wszyscy Państwo też zresztą, przecież tutaj ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wiedzą, a z drugiej strony jak najszybciej te bariery usunie. Jednym z działań, które już udało nam się zrobić, to przedstawiliśmy założenia nowej ustawy o wspieraniu innowacyjności właśnie, to czyli system pewien ulg wzorowany na tych najlepszych światowych rozwiązaniach, które ma sprzyjać temu, aby ci, którzy mają pewne oszczędności i zasoby, czy to prywatne, czy to w swoich, na kontach swoich firm, zamiast zainwestować w nieruchomości i w grunty, może zechcą zainwestować w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, bo przedsięwzięcia innowacyjne są z natury rzeczy ryzykowne. Po drugie, przyjazne otoczenie prawne. No to jednym z nich jest ta zmiana, o której już tutaj wspomniałam, ustawa o wspieraniu innowacyjności z jednej strony, z drugiej strony nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
które no, usunie znienawidzoną przez wszystkich przedsiębiorców kryterium jednoznacznie, kryterium najniższej ceny, bo wiemy, jak, co się dzieje dzisiaj na kampusie UJ-u w Pychowicach. Piękne budynki, piękne laboratoria i kolejka rektorów do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, błagających o większe środki na utrzymanie. Między innymi dlatego, że kiedy stosowano kilka lat temu kryterium najniższej ceny, nikt nie zastanowił się, jak te budynki zbudować, aby obniżyć ich koszty eksploatacji. Dzisiaj te koszty są tak ogromne, że rzeczywiście musimy znacznie więcej finalnie ten produkt nas będzie kosztować, niż mógłby kosztować, gdybyśmy roztropnie i lepiej rozpisali zamówienie publiczne. Ja mówię o UJ-cie, takiej infrastruktury dzisiaj w Polsce i tak jak mówię, kolejka płaczących jest do Ministerstwa Nauki i do Ministerstwa Rozwoju bardzo długa. Bardzo żałuję, że tego typu informacje nie dostają, one są mało atrakcyjne, one są mało skandalizujące, a one mają realny wpływ na życie nas wszystkich. Nie znam już abstrakcyjną gospodarkę. Na życie nas wszystkich, bo po prostu będziemy się musieli zmierzyć z utrzymaniem tej ciężkiej, trudnej, niepasywnej infrastruktury. Kolejny element to też jest rzecz, którą ja się zajmuję od kilku miesięcy i to też taka rzecz, jeśli się spotykam z Państwem i spotykam się z wieloma osobami, to co proszę o wsparcie, to na przykład przy tego typu reforma instytutów naukowo-badawczych. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ile tego typu instytutów naukowo-badawczych, czyli nie uniwersyteckich, ale tych pozauniwersyteckich, panowskich i resortowych tak zwanych, jest dzisiaj w Polsce. 200 ponad. No nie ma 200, było ich tam, było 230, jest 170. W Ministerstwie Rozwoju jest ich 48. Oczywiście mamy i środowisko jeszcze, ochronę środowiska, mamy panowskie, tak jak mówiłam, instytuty. To jest dla mnie niezwykłe odkrycie, bo to przychodząc do ministerstwa, jednym z projektów, planów, którymi się zajmowałam, zresztą rozmawiałam o tym wcześniej z obecnym tutaj prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego, zginął gdzieś, panem Wojciechem Przybylskim. Aby stworzyć z nich taką naprawdę atrakcyjną strukturę którą można by porównać z niemieckimi instytutami Fraunhofera czy z fińskimi instytutami, to znaczy, żeby te instytuty przeszły taką drogę, ewolucję, jaką przechodziły instytuty zachodnioeuropejskie, czyli żeby po pierwsze były skonsolidowane. My mamy 4 na przykład, ja mam moje ulubione łódzkie, 4 instytuty materiałowe, włókiennicze. Po co 4, tak? 4 administracje, 4 panie księgowe, 4 radców prawnych. Oczywiście nie 4, bo to są duże zespoły. Natomiast potencjał realny, oczywiście ogromne zaplecze kubaturalne i laboratoryjne. Znakomita część tych instytutów żyje, proszę Państwa, nie z tego, że tworzy badania i sprzedaje je następnie na rynku, ale żyje z tego, że wynajmuje przestrzeń, tak? Więc to jest podstawowe zadanie, jakim zajmują się naukowcy w polskich instytutach badawczo-rozwojowych. Nie we wszystkich, muszę być sprawiedliwa. Mamy 2 instytuty wśród tych 43 klasy A. No więc to tak, te 2 zawsze na otarcie łez sobie oglądam. Natomiast większość z nich, no to właśnie tak wygląda. Dotychczas, muszę powiedzieć, że stanowiły one taką bezludną wyspę na niwie polskiej nauki i gospodarki. Nie był to na tyle atrakcyjny pewnie finansowo koncept, gdzie politycy by tam szczególnie chcieli mieszać i się tym zajmować. Nie bardzo wiedzieli, po co one są, a też nie doskwierały szczególnie. No, my się im bardzo intensywnie przyglądamy i też tworzymy, w tej chwili już mamy zręby ustawy nowelizującej. Właśnie dlatego, że jesteśmy przekonani, że ich cel jest zupełnie inny, że one rzeczywiście muszą świadczyć realne usługi na rzecz rynku. Jak mówimy, że słabością polskiej gospodarki jest ciągle mały związek gospodarki z nauką, to jeśli gdziekolwiek sobie go możemy wyobrazić, to w znacznie większym stopniu powinno się to wydarzyć w takich instytutach, a nie na uniwersyteckich korytarzach. I wreszcie ostatni element z tego filaru mnie najbliższego, czyli rozwój polskich innowacyjnych firm, to projekt Start in Poland, który zaczęliśmy na początku tego roku i który stara się dostrzec fenomen pewnego rodzaju firm, które już dzisiaj osiągają wielkie sukcesy. Część z nich polskich, ale przede wszystkim w gospodarce, nie wiem, Izraela, to znana być może części z Państwa książka Państwo Startupów, właśnie opisująca ten dynamiczny rozwój Izraela w ostatnich latach, czyli
tak zwanych startupach, małych firmach zakładanych często przez studentów bądź świeżych absolwentów, którzy nie działają niezgodnie z logiką tradycyjnego biznesplanu, być może nie znają się specjalnie na zarządzaniu, ale mają świetne pomysły na rozwiązywanie najpilniejszych gospodarczych, nie tylko gospodarczych, z rozmaitych obszarów problemów, które mogą zrobić szybciej niż zrobi to duża korporacja, bo zanim przejdzie pomysł przez cztery departamenty ryzyka, to pomysł umiera i więdnie, a mały startup może to zrobić szybciej pod warunkiem, że zostanie dokapitalizowane. I na takie zwinne małe spółki chcielibyśmy przeznaczyć również specjalny budżet, który wesprze ich rozwój i pomoże temu, aby powstały nowe, ciekawe produkty, właśnie te nowa marka polska z jednej strony, po drugiej zwiększy po polski kapitał przez to, że część z tych spółek pewnie się da sprzedać, a mamy nadzieję, że część tego kapitału zostanie w Polsce. Trzeci filar to kapitał dla rozwoju. Nie będzie rozwoju, jeśli nie będzie środków. Powiedziałam, duże GE, tutaj rozumiem, że rozmawiamy off the record i mogę mówić otwarcie, moi ulubieńcy na liście, czyli najwięksi beneficjenci, ale to też po to ich wymieniam, że uczmy się od nich. General Electric, Volkswagen mają ogromne zasoby po to, aby właśnie się tutaj mościć i lokować i dodatkowo jeszcze sięgać po publiczne wsparcie. Chcielibyśmy, aby polskie spółki i polskie firmy w niedługim czasie mogły dysponować takim kapitałem, nie mając samodzielnie swojego. Musimy uruchomić kapitał publiczny i chcielibyśmy przywrócić rolę Banku Krajowego, BGK, taką jaką miał, kiedy powstawał, czyli to chociażby taką jaką, to właśnie BGK był filarem, który wspierał największe inwestycje w Polsce dwudziestolecia międzywojennego i chcielibyśmy, aby ten bank sprawował dzisiaj podobną funkcję. Do rozbudowy tego kapitału chcielibyśmy z jednej strony wykorzystać instytucje, które będziemy chcieli w takim holdingu instytucjonalnym związać ze sobą po to, aby te środki, które dzisiaj rozproszone pomiędzy kilka instytucji, widziały się nawzajem, po to, aby programy między PARP-em a NCBR-em, tak, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i jeszcze do tego programami regionalnymi nie konkurowały ze sobą, ale ze sobą współpracowały, czyli jeśli projekt powstaje gdzieś najpierw i pomysł się rodzi i jest opracowywany na bardzo wstępnym etapie w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Następnie, jeśli dojrzewa i jest atrakcyjny, to urzędnik w NCBR-ze niech nie każe pisać kolejnego wniosku, tylko niech go wyławia. My powinniśmy być to, co ja mówię swoim urzędnikom. My musimy być poławiaczami pereł, znaczy, bo te perły nie leżą na ulicy w dowolnym, tylko my musimy je naprawdę, musimy je odnajdywać i dofinansowywać tak, jak jest to możliwe. Więc po to, aby potem przeszedł do tego NCBR-u, następnie komercjalizował się dalej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a następnie dostał zastrzyk w postaci funduszy zwrotnych z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo te instytucje po prostu muszą się widzieć nawzajem, a wreszcie, jak już będzie dobrze wypieczonym, ciekawym produktem, mógł dostać wsparcie, które wypromuje i wyeksportuje dany produkt poza Polskę. Ekspansja zagraniczna, to tak jak powiedziałam o tej jednej dużej nowej agencji wspierania eksportu, która powinna zacząć swoją działalność na początku przyszłego roku. Oferta finansowa dla tych, którzy chcą eksportować w postaci funduszy, sięgając zarówno do środków europejskich, jak i krajowych. No i wreszcie reforma dyplomacji ekonomicznej. To też dyplomacja ekonomiczna to też obszar w obszarze zainteresowania Ministerstwa Rozwoju. To niezwykle nieelastyczne ciało. Dzisiaj to wiele lukratywnych placóweczek w takich miejscach jak na przykład Berno szwajcarskie, gdzie jak wszyscy wiedzą jest to miejsce zacne na emeryturę, ale nie po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, a państwo polskie utrzymuje tam sporą infrastrukturę, 8 etatów, które zajmują i gdzie czymś zajmują urzędnicy promujący polską gospodarkę tamże, odpisywaniem na maile, co zrobić, aby przyjechać do Szwajcarii. To jest i tym się bardzo chwalą, że odpisują i 800 maili takich odpisują rocznie. No więc jak się państwo domyślają, to pewnie każdy z państwa mógłby robić siedząc tutaj przy komputerze, a niekoniecznie będąc opłacanym i siedząc w Szwajcarii. Także przegląd tych placówek dyplomacji ekonomicznej teraz się dokonuje. Część z nich będzie po prostu
zamknięta, a tam, gdzie to wymaga wzmocnienia, bo tam, gdzie są rynki, na których chcielibyśmy być bardziej obecni, pewnie takich osób będziemy dokładać i będziemy też starali się rozliczać tychże dyplomatów od efektów, a nie od tylko tego, że tam są. Od spotkań zorganizowanych, od kontraktów podpisanych i od ułatwionych realnie inwestycji. To znowu nie jest odkrycie koła, to nie jest wynalazek koła. Tak robią dyplomacje ekonomiczne na całym świecie. My chcemy zrobić to samo i też już dzisiaj Państwa informuję, że za chwilę rozpocznie się realnie chyba pierwszy po 1989 roku realny konkursowy nabór dla tych, którzy taką dyplomacją ekonomiczną chcieliby się zająć. Nie będzie to już bon i premia dla tych tam z szacunkiem pełnym oczywiście o emerytach, ale dla tych, którzy właśnie już chcieliby troszkę odpocząć. I nie będzie miało to takiej funkcji, ale to będzie realny konkurs dla tych, którzy chcieliby bardzo ciężko się napracować po to, aby ułatwić polskim przedsiębiorcom obecność na rynkach zagranicznych. I ostatni filar to rozwój społeczny i regionalny. Właśnie powtarzamy ten rozwój społeczny, bo to, o czym mówiliśmy, to, co mamy na naszym radarze jako pierwsza rzecz, to rzeczywiście podniesienie jakości życia Polaków. Po to te wszystkie reformy, abyśmy wszyscy rzeczywiście realnie odczuli ich skutek. Więc w tym celu no to kompleksowy program demograficzny, jego początek, pierwszy akord już Państwo mogą oglądać. Ja powiem tylko tyle, rozmawiałam w zeszłym tygodniu z jednym z dziennikarzy, który kilka lat temu robił wywiad z panią z pewnej górskiej miejscowości małopolskiej, samotnie wychowującą szóstkę dzieci i to nie tam żadna taki obraz, jak często widzimy, że jak już ktoś ma szóstkę dzieci, jest samotną matką, to pewnie może alkoholik i w domu trzeba szmatami zatykać dziury w oknach. Nie, po prostu biednie, ale schludnie i w miarę wystarczająco. I ta pani dzisiaj powiedziała, że wreszcie ktoś o nas pomyślał. To jest dla niej te środki, które dostanie dzięki programowi 500+, będą rzeczywiście czymś, co realnie poprawi jej jakość życia i poprawi jakość życia jej dzieci. Pakiet dla obszarów wiejskich to rzecz, nad którą też pracuje Ministerstwo Rolnictwa. Skuteczna polityka regionalna. To, o czym powiedziałam na wstępie. Zafundowaliśmy sobie bardzo atrakcyjny ustrój samorządu terytorialnego, który chyba jednak, i to muszę dzisiaj jako ktoś, kto mi napisał, gdzieś tam był w zespole świętej pamięci Michała Kuleszy, nie przystawał chyba do czasu i momentu naszego rozwojowego. Też to, o czym możemy dzisiaj mówić, to możemy stosować cóż łagodną perswazję w rozmowie z marszałkami, dysponentami znacznych środków europejskich, po to, aby unikać pewnych nieporozumień, takich, o jakich mówiłam na początku, aby unikać inwestycji kulą w płot, aby realizować inwestycje, które zepną Polskę raczej, niż ją rozczłonkują na 16 kawałków. No i wreszcie ostatni element to szeroko rozumiana edukacja i zmiana z modelu szkół. Mówię nie tylko o tych powszechnych, ale rzecz znowu, która znajduje się w orbicie zainteresowania Ministerstwa Rozwoju, to także szkolnictwo zawodowe oparte na realnych potrzebach rynku, współorganizowane i współrealizowane przez przemysł i przez rzemieślników, którzy w ten sposób będą w najlepszy sposób, wiedząc o tym, jakiego typu kadry, jakiego typu pracowników potrzebują, będą je współtworzyć z Ministerstwem Edukacji. To w największym skrócie te 5 filarów, na których chcielibyśmy oprzeć, na których opieramy plan odpowiedzialnego rozwoju. Teraz daliśmy sobie, myśmy tam, oczywiście są jeszcze przykładowe programy strategiczne, o których mówimy. Mówimy o programie Żwirko i Wikura, czyli programie zbudowania polskiego drona, bo pewnie samolotu już nam będzie trudno, na tym rynku rządzą 2 globalne korporacje. Ale możemy na pewno mieć swojego własnego drona, bo tutaj mamy znakomite już przewagi konkurencyjne. Mówiłam o programie Batory, mówiłam o programie Lux Torpeda. Wyznaczyliśmy sobie czas, że do jesieni współpracując z pozostałymi ministerstwami stworzymy taką domkniętą już nie tylko prezentację, ale program, gdzie będzie pokazane nie tylko te 7-8 obszarów, o których powiedziałam na początku, ale również środki i sposób ich alokacji. To, co myślę, różni ten rząd być może od poprzednich, które po 1989 roku w Polsce rządziły, to to, że my realnie dostrzegamy słabości Polski resortowej. Tego, że
Dotychczas każdy minister w swoim resorcie, w swoim ministerstwie zamknięty był jak w twierdzy, nie widząc sąsiada za ścianą, nie widząc tego, że edukacja to i rozwój, to i obszary wiejskie, to i środowisko. My pracujemy rzeczywiście w zespołach międzyresortowych. Spotykamy się ja na swoim poziomie z wiceministrami regularnie, raz w tygodniu, jeśli właśnie będę jechać dzisiaj w nocy, bo jutro o 7:30 w tym naszym zespole do spraw innowacji. I rzeczywiście rozmawiamy, pisząc ustawy, nie musimy doprowadzać do sporów na poziomie Rady Ministrów, ale rzeczywiście, kiedy pisaliśmy ustawy o wspieraniu innowacyjności, to rozbieżności, bo oczywiście Ministerstwo Finansów jest to, które strzeże sakiewki i każda ulga jest 3 razy oglądana, to rozbieżności wydyskutowaliśmy właśnie na tym nieformalnym forum po to, aby potem na Radzie Ministrów to mogło już być, nie być przedmiotem dyskusji. Dyskusję rzeczywiście prowadzimy w czasie opracowywania projektów. Chcemy realnie przełamać tę słabość Polski resortowej i chcemy realnie prowadzić odpowiedzialny rozwój. Do tego celu oczywiście potrzebujemy dużego wsparcia, bo nie jest łatwo, jak sami Państwo wiedzą, bo najlepsze często pomysły to nie są te, które trafiają do mediów. Dlatego liczymy i na recenzje z jednej strony, krytyczne uwagi, czy też na pomysły, które powinny się tutaj znaleźć, ale też na wsparcie życzliwych, bo tego często nam bardzo mocno brakuje. Bardzo serdecznie dziękuję i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Pozwolę Ci troszkę odpocząć. Teraz będę się pytał, a może Pani Małgosiu powiedz, czy Ty się zajmujesz, Jadwiga nam powiedziała o skali makro, Małgorzata nam powiedziała o trochę mniejszej skali, ale bardzo ważnej, myślę, że po części też tym, o czym mówiła Pani Jadwiga Emilewicz. No tak, skala na pewno będzie inna. Ja reprezentuję Krakowski Park Technologiczny, instytucję, która w 70% należy do Ministerstwa Rozwoju, więc jesteśmy takim dzieckiem Ministerstwa Rozwoju. Krakowski Park Technologiczny powstał pod koniec lat 90. i jakby mocno ewoluował. Obecnie nasza spółka, jest to spółka prawa handlowego, zajmuje się, można powiedzieć, dwoma głównymi działalnościami. Pierwsza z nich to zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną i to jest ta tradycyjna działalność. I od razu pozwolę sobie tutaj na mały komentarz, ponieważ wszyscy uważają, że strefy ekonomiczne czy spółki zarządzające są niezwykle bogate spółki, które śpią na pieniądze, więc tak nie jest, ponieważ Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna chociaż liczy sobie 700 hektarów, natomiast ani jeden z tych hektarów nie należy do Krakowskiego Parku, Technologicznego, my po prostu zarządzamy tymi terenami. I w tym momencie mamy na terenie stref rozsianych w 2 województwach, niedługo mamy nadzieję będą to już 3 województwa, czyli mamy strefę w Małopolskim, Podkarpackim, niedługo być może część zahaczymy także o Świętokrzyskie. Mamy no, 120-117 inwestorów w tym momencie. No, takich naszych perełek to oczywiście są takie firmy jak Komar, które w tym momencie mamy już bodajże 6 zezwoleń strefowych. Mamy również ten znienawidzony zagraniczny kapitał, czyli wszelkiego rodzaju BPO, takie jak Shell, jak UBS, czyli spółki, które tutaj otworzyły wielkie centra. Natomiast i od razu powiem, że owszem, nie jest to na pewno motor napędowy, bo niestety choć duża część z tych spółek inwestuje w Polsce, to na przykład nie lokuje tutaj swoich centrum badań i rozwoju, co jest minusem. Natomiast ja bym ich jednak broniła, ponieważ one no, realnie dają zatrudnienie, a może co ważniejsze, one też podnoszą mi jakość kapitału ludzkiego, to znaczy wydaje mi się, że wielu pracowników tych spółek pozyskało dzięki pracy w nich bardzo specyficzne umiejętności. Kolejna sprawa, czyli może odejdę od działalności strefowej, no bo ona nie jest tutaj tym głównym tematem. Tą ważniejszą dla dzisiejszego spotkania działalnością jest niewątpliwie park technologiczny. W tym momencie KPD posiada 2 budynki, którymi zarządza i w których stara się świadczyć pomoc publiczną i wspierać innowacyjność. Do głównych zadań parku technologicznego należy przede wszystkim dostarczanie powierzchni
dla małych firm, dla startupów, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zaczynają działalność i powiedzmy sobie szczerze, dla nich koszty wynajmu stanowią dość dużą pozycję w zestawieniu ich kosztów, dlatego park technologiczny wynajmuje swoje powierzchnie po cenach preferencyjnych w stosunku do rynkowych. To jest taka podstawowa, można powiedzieć, najbardziej namacalna pomoc parku technologicznego. Ale oprócz tego świadczymy bardzo szeroką gamę usług. To są usługi doradcze, mentoringowe. Pomagamy w internacjonalizacji. Można powiedzieć też, animujemy środowisko startupów, czyli staramy się łączyć ze sobą te firmy, staramy się zbudować pewną taką networking, aby ci mali przedsiębiorcy, którzy nie brakuje im talentu, nie brakuje im pomysłu, ale często nie umieją sprzedawać albo nie wiedzą jak sprzedawać. To jest nasze zadanie, aby nie tylko wymyślić genialny produkt, ale również, żeby ten produkt ktoś chciał jeszcze kupić. Więc oni muszą siąść, pogadać z dużymi, pogadać ze swoimi kolegami z branży, żeby w ten sposób coś mogło się urodzić. No i to jest też nasza rola, żeby tą integrację środowiska wspierać. To jest budowanie klimatu przedsiębiorczości. Krakowski Park Technologiczny stara się być aktywny na polu różnych eventów, wydarzeń, promować przedsiębiorczość, promować innowacyjność. W ostatnim czasie angażowaliśmy się również w projekt, o którym pewnie jeszcze będzie tu mowa, czyli projekt Smart City. Pisaliśmy dla miasta Krakowa strategię smartką, która miała wyznaczyć jakby kierunki rozwoju, taką mapę drogową, co należy zrobić, aby Kraków był inteligentnym miastem. I nie chodzi tu o takie opowiadanie banałów, prawda, że wszyscy jesteśmy fajni, inteligentni i mamy nowoczesne rozwiązania, ale to jest także konkretny pieniądz dla miasta. Rynek Smart City to jest potężny rynek na całym świecie i chodzi o to, żeby nasze małe krakowskie firmy, czy małopolskie szerzej, mogły również na tym rynku zaistnieć. Naturalnym wydaje się, aby pierwszym ich odbiorcą ich produktów było właśnie miasto, czyli potężny gracz na rynku lokalnym, który przecież wydaje ogromne pieniądze na różnego rodzaju także ulepszenia. Więc to tak w największym. Mamy również oczywiście bardzo nowoczesny sprzęt, mamy data center. Obecnie z środków unijnych zakupiliśmy również sprzęt do postprodukcji filmowej, wspieramy branżę filmową. Mamy również repozytorium, gdzie nasi przedsiębiorcy mogą skorzystać na przykład z bardzo nowoczesnego sprzętu, smartfonów, tabletów, gdzie mogą wypróbować swoje aplikacje, drony, no bardzo szeroką gamę, czyli staramy się dostarczać wszystko to, czego te małe firmy potrzebują, na co nie mogłyby sobie pozwolić na tak wczesnym etapie rozwoju. Mamy również fundusz zalążkowy, czyli wsparcie kapitałowe dla małych przedsiębiorstw, bo tak jak mówiła już tu pani wiceminister, niestety innowacyjność ma kilka głównych problemów. Większość z nas kojarzy innowacyjność z jakimś genialnym odkryciem, które rozprzestrzeniło się i innowator, czy osoba, która to wymyśliła, nagle już mogła spać na pieniądzach przez resztę swojego życia. Niestety innowacyjność to bardzo skomplikowany proces. To przede wszystkim nie tylko wymyślanie produktu, żmudne badania, marketing, to także cała analiza finansowa, czy ten produkt jest opłacalny, sprzedaż. Z pewnością wiele genialnych produktów nigdy nie ujrzy światła dziennego i nawet nigdy się o nich nie dowiemy, ponieważ zabrakło pomysłu na ich właśnie sprzedaż, zabrakło kapitału. Więc tutaj rola parków technologicznych, nie tylko KPT, chociaż rzeczywiście będę tutaj patriotą lokalnym, będę oczywiście się chwalić, bo jesteśmy niezwykle dumni z Krakowskiego Parku Technologicznego, natomiast w ogóle rola parków technologicznych jako pewnych instytucji uczynienia biznesu, wspierających czy politykę, czy centralną, czy samorządową, jest niesamowicie ważna. Dziękuję. Nim Państwu oddam głos, to najpierw zadam, jak widzę, dwa pytania. Jedno mam interes do zrobienia, mianowicie jest kwiecień prawie i wypełniam PIT i zastanawiam się, czy ten kraj długo mnie będzie zmuszał do tego, żeby 6 stron wypełnić. Polska, no ja wiem, ale właśnie chciałbym, żeby to była Polska, a nie żebym nie musiał wypełniać 6 stron jakichś rubryczek, które w połowie zupełnie nie mają sensu. To pierwsze pytanie. Drugie, nie wiem, czy odpowiesz na to, bo pewnie nie. Ale to się jakoś wiąże z tą opowieścią, która mi się bardzo oczywiście podoba, żeby tych papierów generalnie było mniej i tam 5 formularzy dla jednoosobowej firmy mnie załamały, ale tam widziałem takie już ekstremalne przypadki, tam ponad 600.
To pierwsze pytanie. Drugie, związane, co rząd myśli o zrobić z górnictwem? No, to chyba Jadwiga nie odpowie na to pytanie. Kluczowe pytanie. Proszę? Kluczowe pytanie. Nie wiem, czy kluczowe, ale to pan będzie zadawał pytanie, to pan się spytał kluczowo. Ale myślę, że górnictwo rzeczywiście jest o tyle istotne, że to w dalszym ciągu jest duża ilość osób pracujących w tym przemyśle. No i co z tym zrobić tak naprawdę? A trzecie sobie zostawię za chwilę na deser. A potem zadam pytanie pani Małgorzacie. W konkursie na trudne pytania to chyba już wyczerpałeś. To ja nie unikam. Nie unikam. Nie, ale przepraszam, bo skończył jeszcze galerią rzeczy pytań. Mianowicie tu jest bardzo dużo ludzi młodych. To Małgorzata będzie mówiła, co zrobić, żeby młody człowiek mógł założyć interes. Ale jest też dużo ludzi starszych, którzy pamiętają początki wolnej Polski po 1989 roku i w miarę zbliżania się do czasów współczesnych mamy coraz więcej biurokracji, coraz mniej firm polskich, tak jak zresztą o tym mówiłaś, coraz więcej polityki w gospodarce i co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby to zmienić, bo o uniwersytetach nie będziemy rozmawiać. Józef tu jest specjalistą od uniwersytetów. My z Józefem czekamy na świętą Jadwigę, żeby zreformowała. No mamy teraz ministra Gowina, to może on za świętą Jadwigę wystarczy. No ale zobaczymy. Ja zacznę troszkę przewrotnie, czyli nie od Twoich pytań, tylko od tego, o czym jeszcze Małgosia powiedziała, czyli z nienawidzonego kapitału. To z tej mojej wypowiedzi nie chciałabym, żeby wszyscy wyszli z tego przekonani, że nienawidzimy kapitału zagranicznego. Nie, to nie tak, że go nienawidzimy, tylko chcielibyśmy, aby występował na pewnych równych zasadach fair w Polsce po prostu i żebyśmy częściej mogli obserwować to, o czym też Małgosiu powiedziałaś, czyli czas, kiedy każde dowolne miejsce pracy było na wagę złota, powoli dobiega końca. To tak łagodnie rzecz ujmując, myślę, że się skończył już po prostu. Teraz, jeśli chcemy przyprowadzać i robić komuś lepsze warunki w Polsce, inwestycyjne, chociażby w strefach, to my musimy też zacząć stawiać warunki i to musi być więcej takich inwestycji, o jakich też powiedziałaś właśnie, Małgosiu, to znaczy dajemy przywileje podatkowe, ale bardzo prosimy Centrum Badawczo-Rozwojowe i wtedy jesteśmy otwarci i wtedy będzie ta nasza kompetencja rosła i wtedy to będzie ten wzajemny biznes, prawda? Także to są te wymagania, które chcielibyśmy dzisiaj każdemu, kto do nas chce przyjechać i inwestować i jeszcze oczekuje w zamian za to pewne beneficja, no to właśnie takie warunki chcielibyśmy stawiać. To jeśli to uwaga glossa krótka do tego kapitału zagranicznego, bo to tak jak powiedziałam, mamy deficyty kapitału w Polsce, więc nie mamy zamiaru się odwracać od zagranicznych inwestorów, bynajmniej, tylko chcemy, aby funkcjonowali tu na równych zasadach. Co do tego, jak zrobić z PIT-em, to ja już powiedziałam, że w obszarze, na który mam jakiś władz czy wpływ, no to zasada jest prosta, strona mnie i premia, tak? I to bardzo motywacyjnie podziałało, mieliśmy konkurs dla mediów na informacje o funduszach, dyrektor po 2 tygodniach przed pani minister, było 25 stron w zeszłym roku, proszę bardzo, jest 13 i to nie w wyniku zmiany czcionki. Także można, jak widać dajemy radę. Natomiast no, skarbówka to jest gruba sprawa, tak? To jest gruby temat. I to też kiedy mówiłam o zmianach ustawy, która będzie miała wpływ na regulacje podatkowe, to o czym powiedzieliśmy sobie wspólnie z wiceministrem finansów, to że po wejściu w życie ustawy my musimy wykonać bardzo dużą pracę edukacyjną adresowaną do urzędników skarbowych. Po to, żeby im powiedzieć, że proszę Państwa, ta ulga, która tu jest zapisana, to jest na serio i nie na niby. I jeśli zastosuje ją przedsiębiorca, to bardzo prosimy, żeby Państwo ją realnie uwzględnili w swoich rachubach, a nie nakładali kolejnej. Nie ścigali się w ilościach kontroli. I to jest pewna rzecz, której nie zmieni się ustawą, tylko to jest pewna rzecz do wykonania zmiany kulturowej, a ta, jak Państwo wiedzą, jest najtrudniejsza do wykonania.
bo to, żeby przekonać urzędników skarbowych, że jeśli trwa kontrola i trwa 3 miesiące i nic nie wykazała, to oni naprawdę, ich celem nie jest to, żeby zaliczyć, że jednak coś wykazała. Ja nie chciałabym słyszeć od moich znajomych przedsiębiorców, że oni celowo proszą księgową, żeby złoty 28, tam jednak była pomyłka, żeby ten urzędnik skarbowy no, znalazł to złoty 28 i sobie poszedł wreszcie. Także że ja już takich historii po prostu nie chcę słuchać. I tylko, że to jest ogromna praca edukacyjna do wykonania i obiecuję, że mamy zamiar ją podnieść, Adamie. I mam nadzieję, że za rok jak się spotkamy, to powiesz, że trochę mniej miałeś tam do wypełnienia, a że przedsiębiorcy mają też mniej formularzy. Górnictwo, gruba sprawa. Zdaję sobie sprawę z tego, co powiedział Pan, że jest to jedna z rzeczy fundamentalnych, bo w ogóle bezpieczeństwo energetyczne zaznaczone tutaj jest sprawą pierwszorzędną. Kiedy rozmawiamy z Ministerstwem Energii, z przedstawicielami właśnie, które jest obecne na Zespole do Spraw Innowacji, no są tam 4 obszary, które ministerstwo wskazuje jako kluczowe, w tym jedno z nich jest tak zwane czyste spalanie węgla. Nikt, ten rząd nie ma zamiaru się odwrócić od węgla, jak Państwo wiedzą. Co więcej, jest bardzo głęboka i zadeklarowana już w tej chwili wola dyskusji na temat tak zwanego pakietu ekologicznego, komisyjnego. Także tutaj nie ma się nikt zamiaru odwracać od węgla, ale powiedzmy sobie realnie, że tutaj jesteśmy między Scylą a Charybdą, między interesem tych, którzy pracują w kopalniach, a tym, ile węgiel polski kosztuje i na czym to bezpieczeństwo energetyczne należałoby opierać. No i to jest ten czas, i my zadajemy to pytanie właściwemu ministerstwu, że musimy to sobie jasno i głośno powiedzieć, bo nie możemy powiedzieć tylko jednego, że musimy utrzymać po prostu te miejsca pracy, bo jeśli mówimy o emeryturach na przykład, to nie możemy z tego systemu nagle wyłączyć górników. Nie może być tak, że ktoś, kto odchodzi na emeryturę w wieku 40 lat, jest górnikiem, to może pracować dalej, a ktoś inny, kto górnikiem nie jest, pracować nie może. To jest ten bardzo niepolityczna rzecz, o której tutaj mówię. Ale jest to rzecz, do której zachęcam kolegów, tak jak mówię, z sąsiedniego ministerstwa. A polityka i gospodarka? Czy więcej polityki w gospodarce? Ja już kilka razy odpowiadałam na pytanie tych, którym się marzy liberalizm w wersji XIX-wiecznej, że niewidzialna ręka wolnego rynku reguluje dzisiaj wszystko. Znaczy proszę mi pokazać jedną gospodarkę na świecie, gdzie ta niewidzialna ręka realnie reguluje. Proszę mi pokazać niemiecki rząd i jego aktywną obecność w gospodarce. Proszę pokazać niemieckie firmy, które budują holding między sobą i dlaczego nikomu z BASF-a czy z BASF-u nie przyjdzie do głowy, żeby latać jakąkolwiek inną linią lotniczą niż Lufthansa. Czy też jak wygląda obecność gospodarki nawet tej, o której mówimy, że jest najbardziej liberalna, czyli Stanów Zjednoczonych, jak wygląda tam obecność państwa. Wczoraj przeczytałam artykuł w Financial Times o tak zwanej abonomice, czyli polityce gospodarczej japońskiego rządu dzisiaj, która wprost definiuje, że czasy, w jakich jesteśmy i konkurencja Chin i próba zmierzenia się z Chinami musi polegać dzisiaj na mocniejszej obecności państwa w gospodarce, na tym, że Toyota jest dzisiaj przekonywana do tego, żeby zakupić, pewnie tak to się skończy, Suzuki od Volkswagena, po to, aby zwiększyć swój potencjał, po to, aby produkować części, żeby części do samochodu nie były produkowane już tylko w Chinach, ale też, żeby odbudować potencjał produkcji części samochodowych właśnie w Japonii. I to mówię nie o gospodarkach, które mają dziedzictwo takie jak Polska, 50-lecia powojennego, tylko tych, które opierały się na bardzo żelaznej regule wolnego rynku. Po kryzysie 2008 roku wydaje się, że w czasie do 2008 roku mogliśmy mówić, że pewnym ładem gospodarczym rządzą korporacje międzynarodowe. Ale te korporacje właśnie poddane poważnemu kryzysowi musiały, przezwyciężenie tego kryzysu wymagało aktywniejszej obecności państwa. Także bylibyśmy nie chcę powiedzieć głupcami, gdybyśmy nie dostrzegali tych międzynarodowych trendów i nie realizowali ich w podobny sposób jak wszystkie inne, znacznie bardziej, tak jak mówię, liberalne niegdyś państwa. Małgosiu, powiedz, bo pani minister już powiedziała, że będzie lepiej. Ja nawet wierzę w to, że będzie lepiej. Ty jesteś bardzo blisko ludzi. Przychodzą do ciebie młodzi ludzie, chcą
chcą coś tu zrobić w Polsce, na jakie bariery natrafiają. Wspominała Jadwiga o kapitale, ale to nie tylko w kapitale, w biurokracji oczywiście, ale czy coś jeszcze, co można zrobić według Ciebie, mając to doświadczenie w kontaktach z młodymi przedsiębiorcami, co ich najbardziej boli, poza tym właśnie brakiem kapitału, czy barierami biurokratycznymi. To może ja zacznę od tego, na czym Jadwiga skończyła, jakby płynnie przyjdę do odpowiedzi na Twoje pytanie. Jeśli chodzi jeszcze o tą obecność państwa, to niestety jeśli chodzi o innowacyjność, głównym problemem innowacyjności jest to, że ona jest niezwykle ryzykowna i bardzo niewiele prywatnych, całkowicie prywatnych przedsięwzięć chciałoby inwestować w rzeczy, zupełnie biorąc całe ryzyko na siebie. Musimy wziąć pod uwagę, że na 10 firm, które zostaną założone, firm innowacyjnych startupów, większość z nich padnie, czy nie osiągnie swojego celu, ponieważ po pierwsze produkt nie będzie potrzebny na rynku, źle rozpoznali ten rynek z wielu innych powodów. Dlatego też we wszystkich krajach, które są najbardziej innowacyjne, udział państwa jest. W Finlandii, która jest niewątpliwie wzorem, jeśli chodzi o Europę innowacyjności, również udział państwa jest obecny. Jeśli chodzi na przykład o badania i wydatki na badania i rozwój, które w Finlandii wyglądają dużo, dużo lepiej niż w Polsce, bo tam cel dla Finlandii to jest 4%, w tym momencie oni mają około 3, ponad 3% wydają swojego PKB na badania i rozwój. Cały czas 30% około szacuje się, to są środki publiczne. Jeśli chodzi o Polskę, w tym momencie jesteśmy poniżej 1% przeznaczamy na swojego PKB na badania i rozwój. Problemem może jest troszeczkę to, że w Polsce cały czas jeszcze zaburzona jest proporcja ilości środków publicznych do środków prywatnych. Ale musimy wiedzieć, że wynika to często z tego, że najpierw trzeba nadać impetu gospodarczy, państwo musi dać impuls, bo nikt innego nie da. No, inwestorzy prywatni nie będą chcieli podejmować wysoko ryzykownych przedsięwzięć, bo im się to po prostu nie opłaca. I teraz przejdę może do odpowiedzi. Więc tak jak mówię, no, jeśli chodzi o innowacyjność, to ten model udziału państwa raczej jest rozpowszechniony na całym świecie. Co innego jest polityka jakby w gospodarce, bo to jest inna zupełnie kwestia niż udział państwa. Upolitycznienie nigdy nie jest dla gospodarki dobre, ale myślę, że tutaj między nami nie będzie żadnej dyskusji ani sporu o to. Jeśli chodzi zaś o młodych ludzi, przede wszystkim myślę, patrząc z perspektywy takiego miasta jak Kraków, problemem jest to, że Kraków troszeczkę, ja zawsze mówię, taka ofiarą własnego sukcesu. Kraków oparł swój rozwój na dwóch podstawowych czynnikach, czyli na turystyce i na centrach BPO, które w tym momencie zatrudniają około 50 tysięcy ludzi. To jest potężna armia i na pewno te firmy są w stanie zaoferować dużo lepsze warunki niż małe innowacyjne firmki, które jeszcze na dodatek mogą szybko zbankrutować. Więc podstawowym problemem dla wszystkich nas tutaj jest, jak zrobić, żeby taki młody człowiek nie chciał się od razu do Komarku czy Motorola tam za godne pieniądze pracował. I chociaż jest to bardzo fajna ścieżka karier, nie powiem, ale z punktu widzenia gospodarki równie pożyteczne jest, żeby ten młody człowiek z grupą swoich młodych kolegów spróbował jednak założyć własny też biznes i być może wspomógł nieco polską myśl innowacyjną. Na pewno problemem jest administracja, jeśli mówimy o na przykład wsparciu państwa. Problemem jest administracja i model funkcjonowania administracji. Administracja publiczna z natury nie lubi ryzyka. Urzędnik się musi rozliczyć ze swoich sukcesów, to znaczy musi mi na papierze wykazać, że nie wiem, podjął takie i takie inicjatywy i one przyniosły taki a taki zysk albo takie i takie konsekwencje społeczne. Natomiast właśnie to jest problem całej innowacji, badań i rozwoju, że tam często się kroczy zupełnie nieznaną ścieżką i nie wiem, dokąd ona nas zaprowadzi. Więc to jest pierwszy problem z administracją publiczną. Kolejna sprawa jest często taka, że łatwiej administracji publicznej inwestować w rozwiązania gotowe, sprawdzone, które jeszcze na dodatek, biorąc pod uwagę prawo zamówień publicznych, gdzie decyduje cena. Często, gdy są przetargi, gdy miasto ogłasza jakieś przetargi na, powiedzmy, rozwiązania innowacyjne, no to wygrywa często duży gigant, który ma możliwość, ma możliwość zrealizowania tego zamówienia, jest znany miasto, jest na pewno stabilnym partnerem. I tu dochodzi kolejna sprawa.
w innowacyjności nie jest tak, że miasto czy województwo, czy duży gracz, duży zamawiający wie, czego chce. Często jest tak, że innowacja nie jest kreowana przez zamawiającego, to znaczy, wiem, miasto zamawia taki, a taki system, wiem, rozwiązań drogowych. Często jest tak, że to młodzi ludzie mają rozwiązanie, o którym miasto nawet nie wie, że one mogłyby zostać zastosowane. Teraz trzeba znaleźć taki kanał, żeby ci młodzi ludzie mieli się z kim skontaktować w mieście, w województwie czy we władzach centralnych i powiedzieć, mam taki a taki pomysł, on pomoże rozwiązać taki a taki problem. Często jakby no, nazwijmy to urzędnicy, chociaż nie lubię tego słowa, bo one często w Polsce się kojarzą pejoratywnie, ale powiedzmy sobie pracownicy administracji publicznej muszą być otwarci na tego typu rozwiązania i muszą mieć też pewien kredyt zaufania od swoich mocodawców, że mają prawo ich ryzykować, mają prawo podejmować ryzyko jako urzędnicy państwowi. Musimy brać pod uwagę, że i tu kolejna sprawa, czyli na przykład kapitał. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia innowacyjne, to jest wiele teraz programów ze środków unijnych, gdzie będziemy sponsorować, gdzie będziemy finansować, czy jako w formie funduszy zalążkowych, czy funduszy, czy w postaci sieci aniołów biznesu, czy w jakiejś tam innej formie będziemy finansować młode przedsiębiorstwa, które często są na bardzo wczesnym etapie rozwoju, mają jakiś pomysł, mają jakiś może biznesplan, tyle. I teraz tak, to jest niesamowicie ważna sprawa, bo w tym momencie kapitał prywatny jeszcze nie jest na tyle w Polsce wykształcony, nie mamy tak dużej rozbudowanej sieci inwestorów prywatnych, którzy by rozumieli, czuli rynek innowacyjny, którzy by wiedzieli, jak to się robi. My się cały czas jeszcze tego uczymy, więc tu rola państwa jest niezbędna. Takie instytucje, o których Jadwiga już mówiła, czy NCBR, czy PARP, mają na to fundusze. No ale to jest kolejna sprawa, trzeba wytworzyć klimat i pewne takie myślenie o wszystkich, wszystkich decydentów politycznych, że eksperyment, ryzyko to są immanentne części tego procesu i ich się nie da po prostu wyłączyć. Musimy pamiętać, że potem często będziemy na przykład słyszeć, że nie wiem, że za wielkie środki publiczne zostały wpakowane przedsiębiorstwa, które zbankrutowały. No trudno, tak jest, właśnie tak wygląda rynek innowacyjny. 10 padnie, ale 11 się uda i może będzie to wielka, tak zwany złoty strzał. Kolejna sprawa, która niestety Krakowa będzie dotykać w coraz większym stopniu, ale przypuszczam wszystkie metropolii, to jest powiedziałabym, po pierwsze cały czas problemy, to są problemy z nawet nie tyle jakością kształcenia, bo to jest inna kwestia, ale z ukierunkowaniem kształcenia, a co za tym idzie, z pewnymi niedoskonałościami rynku pracy. Bezrobocie w Polsce nie jest wcale niskie, ale w wielu branżach brakuje ludzi. I to nie tylko w branżach wysokotechnologicznych, czyli brakuje specjalistów, powiedzmy, kształcenie ich jest drogie, czy tam trudne, to można by jeszcze zrozumieć, ale często i w prostych zawodach brakuje tych specjalistów, informatyków brakuje cały czas, jest niedopasowanie geograficzne, to znaczy w jednych regionach jest bardzo wysokie bezrobocie, a w innych nie ma kogo zatrudnić. W Krakowie niestety ten problem występuje, ponieważ coraz więcej młodych ludzi jest bardzo wysoka presja płacowa, więc Kraków będzie tracił na atrakcyjności jako miejsce lokowania biznesu, bo już nie jesteśmy tak konkurencyjni w stosunku do Zachodu. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że cały czas kształcimy w kierunkach, które później nie dają miejsc pracy. Więc akurat uważam, że na przykład kierunki zamawiane, czy jakaś modyfikacja tego, były dość dobrym pomysłem i warto jednak ten kierunek kontynuować. Na pewno z takich rzeczy już bardzo konkretnych, ciekawym pomysłem, tu akurat nie Ministerstwa Rozwoju, choć Ministerstwo na pewno będzie w to zaangażowane, ale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest tak zwana mała ustawa innowacyjności. To są rozwiązania, nie chciałabym się wdrażać w szczegóły, ale to są rozwiązania podatkowe, to są rozwiązania takie systemowe, które w pewnym sensie ułatwiają działalność innowacyjną. Pojawiają się na przykład takie pomysły, aby nie tylko była możliwość kosztów badań i rozwoju, które często są wysokie i niepewne, żeby nie tylko można było je odliczyć od opodatkowania, ale również, gdy na przykład firma nie wykazuje dochodu, no bo w przypadku młodych firm jest to częste, że te firmy przynoszą po prostu stratę, żeby takie firmy mogły sobie odzyskać to w postaci po prostu realnej gotówki, to znaczy one mają stratę i zamiast powiedzmy czekać na w okresie tam 6-letnim, jak jest proponowane, aby rozliczyć te koszty jako koszty uzyskania przychodu, te firmy będą mogły sobie od państwa odzyskać jakby tę część tych pieniędzy, co uważam też jest dość fajnym rozwiązaniem.
Kolejna oczywiście sprawa, no to tych problemów jest mnóstwo i też nie ma na nie bardzo prostych odpowiedzi. Kolejną sprawą jest całe środowisko akademickie, które w Krakowie jest zarówno ogromnym atutem, to znaczy wszyscy mówimy, jak wymieniamy pozytywne strony miasta Krakowa, jego mocne strony, to zawsze się pojawia, że to jest silny ośrodek akademicki. I tak jest. Tylko to, co o czym mówiła Jadwiga, wybudowaliśmy kampus UJ, wybudowaliśmy masę wspaniałych budynków z poprzedniej perspektywy unijnej i teraz mi za bardzo mam pomysł, co z nimi zrobić, jak je utrzymać. Kończą się łatwe pieniądze unijne, to znaczy już nie będzie tak, że będziemy mogli sobie uzyskać pieniądze, właściwie 100% sfinansować naszych pomysłów. Trzeba będzie teraz mieć wkład własny, więc niezwykle ważne jest, żeby polscy naukowcy, szczególnie ci młodzi, nauczyli się pozyskiwać też pieniądze z innych źródeł. Unia cały czas daje takie możliwości. Na przykład jest program Horyzont 2020, który ma dużo lepsze warunki finansowania niż polskie programy, czy regionalne, czy centralne. Natomiast Polacy w poprzedniej perspektywie, jak jeszcze był siódmy program ramowy, mieli dużo gorsze wyniki i to duże, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych środków. Bardzo, tylko 16% polskich aplikacji kończyło się z sukcesem i to był wynik dużo poniżej przeciętnej europejskiej. Więc tak jak mówię, problemów, które wymieniła Jadwiga, których nie wymieniłam ja, jest sporo. Pojawiają się konkretne propozycje ich rozwiązań, natomiast weźmy pod uwagę, że innowacyjność to jest bardzo trudny temat, skomplikowany i nie da się go kilkoma dokumentami i rozporządzeniami zadekretować. Będzie to zależało od zasobów ludzkich, które mamy. Czy będziemy umieli utrzymać naszych młodych ludzi tutaj w Polsce, żeby oni tu robili? Czy będziemy umieli skoncentrować kapitał na tych przedsięwzięciach i czy przedsięwzięcia, które wybierzemy do realizacji, to faktycznie będą te najlepsze? Bo też to nie chodzi tylko o wybór tych przedsięwzięć. Zawsze istnieje ryzyko, że my po prostu źle je wybierzemy albo w sposób, przestrzenimy się, ale trzeba to ryzyko podjąć. Tak jak mówię, nauczymy się pozyskiwać środki unijne. Przede wszystkim, i to jest taka konkluzja całej mojej wypowiedzi, Polska rozwija się jak na wszystkie ograniczenia w całkiem nie najgorszym tempie. Problem jest jakość tego PKB. To, co mówiła Jadwiga, to jest potężny nasz problem. Tu nie chodzi o to, w jakim tempie my się będziemy teraz rozwijać, tylko co będzie się składało na tempo tego rozwoju. Czy to będą to inwestycje, czy będą to na przykład prosta konsumpcja. Bo za kilka lat będziemy zbierać owoce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz oddaję Państwu głos. Pan Łukasz Słowiański chciał zabrać głos, bo mówi cały czas. Za tydzień mam wolny termin, więc Panie Łukaszu. Pan Łukasz chciał zadać pytanie? Tak, ja chciałem zadać pytanie. To proszę bardzo, ale nie trzeba podchodzić. Ale już będę bliżej, to się zapisam, nie? Tak. Ja do Pani Minister mam pytanie. Proszę się przedstawić. Łukasz Słoniowski, ale to wciąż tak jak przed chwilą Pan Kalita powiedział. Nie wiem, czy to do końca leży w kompetencji Pani Minister, ale jak to szeregowi mieszkańcy, jak już przyjął ktoś z rządu, to odpowiada za wszystko. Jak Pani odpowiada i za górnictwo, i za deklarację PIT-u, to być może odpowiada Pani też za energię odnawialną. A ja chciałem spytać... Ja mam na razie pytanie takie. W maju zeszłego roku została uchwalona ustawa tzw. prosumencka, dopuszczająca możliwość produkcji energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe, która miała wejść w życie od 1 stycznia. Polega to na tym, że rodziny budują sobie na dachach instalacje, część prądu zużywają na własne potrzeby, czego nie zużyją, to sprzedają. No i niektórzy, w tym ja, zainwestowali, kupili takie elektrownie, zaczęli je przygotowywać, bo one od stycznia ruszyły. No niestety 4 dni przedtem, zanim one miały wejść, ustawa miała wejść w życie, nowy Sejm przesunął to o pół roku, a są głosy, że w ogóle nawet za pół roku nie wejdzie ta ustawa w życie. Stąd pytanie, czy to prawda, że nie wejdzie w życie? Czy jest jakieś już stanowisko rządu i czy mogłaby Pani miękko nacisnąć, żeby jednak... Łukasz, twardo!
twardo nacisnąć. Nie wyjdzie, twardo nacisnąć. Skutecznie nacisnąć, a ja pani minister pozostawiam strategię, czy to lepiej twardo, czy miękko. Czasem jak się twardo naciśnie, to się złamie, a chodzi o to, żeby się ugięli. No, rozumiem, że już nie muszę kontynuować. Ja szybciutko i krótko, bo myślę, że siły miękkiego bądź twardszego bardziej nacisku są szeroko obecne wokół rządu i nie tylko w postaci gospodarstw domowych, takich jak państwa słowiańskich, ale też i spółek Skarbu Państwa, które rozwinęły, mając na uwadze prosumencką politykę właśnie, rozwinęły swoje działy badawczo-rozwojowe oraz kierunki w taką stronę, aby uwzględniać tego typu politykę. I ta, ja wiem, to tak jak mówię, nie odpowiadam, tak jak pan powiedział na początku, za wszystkie odmiany polityki rządu. Energią interesuje się bardzo i bardzo proszę kolegów o to, żeby o te jasne kierunki, w tym nie tylko kwestia węgla i jego błękitnego węgla i niskiego spalania, ale też i właśnie odpowiedzi na pytanie, jaki system energetyczny w ogóle w Polsce chcemy zbudować. W tym wydaje mi się, że może pan spać spokojnie, tak? Ale nie dam sobie tutaj uciąć ani nawet małego palca, kiedy ustawa przejdzie w Sejmie. Natomiast tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że może gospodarstwa domowe, które zainwestowały w pasywność swoich domów, mogą spać spokojnie. Dobrze. To pan z tyłu. Proszę się przedstawiać. Stanisław Iskracz. Krótko. Chciałem powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że takie osoby jak Mateusz Morawiecki, pan Gowin, mówiąc pan minister, weszły do tego rządu. To daje pewną nadzieję, że też różne aspekty gospodarcze będą dobrze uwzględnione. Druga sprawa, mam też taką cichą nadzieję, że gdy przyjdzie do, że w momencie, kiedy przyjdzie do pewnych zmian ustrojowych, zmian konstytucji, te zmiany, uda się wypracować taki konsensus, że tą zmianę nie tylko Zjednoczona Prawica poprze, ale także Kukiz 15, Korwinowcy i reszta narodowców. Natomiast jedna rzecz mnie niepokoi, proszę o ewentualnie tego jakieś wzięcie pod uwagę. Mianowicie pan Mateusz Morawiecki się dosyć ciepło wypowiedział o TIP i CEA. Ja rozumiem, że idea strefy wolnego handlu między Europą a Północną Ameryką jest bardzo pociągająca, może nawet i konieczna w dzisiejszych czasach globalizacji, ale z mediów niemieckich, francuskich wiem, że istnieją pewne niebezpieczeństwa, w których po prostu duże koncerny międzynarodowe będą zaskarżać państwa i z tymi sprawami będą miały nawet problemy państwa znacznie mocniejsze i stabilniejsze i zasobniejsze niż Polska. Także wydaje mi się, że to jest pewne niebezpieczeństwo. Patrzmy uważnie na te sprawy, może nie na pierwszej linii punktu walki po prostu, ale śledźmy, bo to może być bardzo niebezpieczne dla polskiej gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Rzeczywiście TTIP, czyli umowa o wolnym handlu europejsko-amerykańska, jest przedmiotem głębokiej analizy. Jesteśmy między 11 a 12 rundą negocjacji. To Państwo mają wiadomo, że każda ta runda to jest pełen samolot, który leci albo w jedną, albo w drugą stronę. I powiem tak dyplomatycznie, horyzontu tych negocjacji jeszcze nie widać. Także myślę, że przy najcieplejszym stosunku, bo to nie jest bezzasadne, prawda? To jest taka odpowiedź, którą sobie musimy, ja miałam przyjemność referować stan negocjacji w tej chwili przed Komisją Spraw Zagranicznych w Parlamencie, że jesteśmy w taką decyzją, przed którą stoimy, to jest decyzja konsumenta czy państwa, tak? Czy chcemy mieć tańsze produkty dla konsumentów i wtedy powinniśmy być bardzo szeroko otwarci na postanowienia umowy, czy też chcemy chronić jednak i budować potęgę własnej gospodarki
i wtedy powinniśmy być znacznie bardziej ostrożniejsi. Natomiast mówię, stan negocjacji w tej chwili jest tak daleki i tak odległy i te podstawowe postulaty, one tak naprawdę, sądy arbitrażowe to jest jedna z rzeczy, o których Pan wspominał. Kwestia ceł to jest druga sprawa i tego, co zrobimy z polskim sektorem nawozowym na przykład w sytuacji otwarcia tego rynku. Ale jest też inna sprawa, na którą zwracają wszystkie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, państwa Europy i my tutaj również, czyli dostęp do zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych i zwrotnie. W momencie, gdybyśmy dzisiaj podpisali taką umowę, wszystkie koncerny amerykańskie mają pełny dostęp do zamówień publicznych, które są w Europie, podczas gdy my mielibyśmy do znikomego tylko udziału, dlatego że Stany Zjednoczone zasłaniają się, pewnie słusznie, swoim ustrojem i niezawisłością, niezależnością polityki stanowej. Także to jest, myślę, w tej chwili niepodnoszony często czynnik, ale tak naprawdę kluczowy, który odsuwa ten horyzont podpisania umowy, mimo że administracja Obamy oczywiście chciałaby, to był jeden z podstawowych sukcesów. To jest to tak odległy horyzont, to jest umowa, która już dzisiaj w tej chwili, jej zapisy oczywiście są te najbardziej wrażliwe kwestie właśnie taryfowe, są tajne, więc ona już w tej chwili ma ponad 1000 stron, także myślę, że jeszcze długa droga, bardzo długa droga do jej podpisania i ciepły stosunek pana premiera Morawieckiego wynika z tego, że no, duży euroamerykański rynek jest wartością, natomiast no, warunki, na jaki na ten rynek wejdziemy, no to ich określenie jest jeszcze daleko przed nami. Proszę. Dzień dobry, moje nazwisko Połcik. 2,5 roku temu w tym klubie gościliśmy przedstawiciele Stoczni Szczecińskiej. Byli prezesi Stoczni Szczecińskiej i przyjechali tutaj do Krakowa prosić o wsparcie, o pomoc. Wtedy była szansa, niewielka szansa na odbudowę budowę statków w Szczecinie. W tej chwili jest prawie pewne, że statki w Szczecinie będą budowane. Jest nowy zarząd Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Rozmawiałem dziś z prezesem tego zarządu, który tutaj gościł wtedy i oczywiście prosili, ten zarząd prosi o wsparcie państwa, ale wsparcie nie finansowe, o wsparcie państwa. Ja do pani minister mam takie pytanie, mianowicie taką sugestię i takie pytanie, mianowicie odbudowa Stoczni Szczecińskiej to jest odbudowa wielu dziesiątek zakładów pracy w Polsce. Przykładowo, w Małopolsce na przykład kooperowali ze Szczecinem, ze Stocznią Szczecińską hutnicy z naszej huty. Krakowska fabryka kabli produkowała też. I teraz taka jeszcze jedna taka uwaga, mianowicie w Andrychowie jest wytwórnia, jest albo już jej nie ma, w likwidacji. Wytwórnia silników wysokoprężnych. Teraz do pani minister takie pytanie. Chodzi o to, żeby nawiązać kontakt z tymi załogami, z tymi ludźmi, którzy tam pracują lub już nie pracują. Chodzi o to, żeby im dać nadzieję i powiedzieć, że Stocznia Szczecińska powstaje. I chodzi mi o taką mianowicie, żeby spróbować przedrzeć się z tym do telewizji, żeby poinformować w Polsce, że Stocznia Szczecińska, że statki będą budowane w Szczecinie. I teraz jeszcze jedna taka uwaga, mianowicie wspomniała pani o transporcie, ale głównie kolejowym, lotniczym i autostradach. Dwa tygodnie temu mieliśmy w Sejmie taką konferencję na temat dróg wodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. I między innymi mówiliśmy o korytarzu transportowym Baltyk-Adriatyk, o połączeniu dwóch wód, wielkich wód, w których nie ma ani Wisły, ani Odry. Dokumentacja z tej konferencji jest w posiadaniu pani poseł Masłowskiej. Dziękuję bardzo. Zgodnie z logiką rzeczywiście odpowiedzialności za całą politykę rządu, no to jak pan powiedział, że program Batory znalazł się w programie odpowiedzialnego rozwoju i kwestia odbudowy w ogóle przemysłu stoczniowego w Polsce jest jednym też z celów tego rządu. Na ile się nam uda poinformować wszystkie zakłady w Polsce, tego nie wiem. Na pewno wiele z nich odwiedzamy osobiście, nie tylko za przeproszeniem gierkowską wizytą gospodarczą, ale z realną rozmową i realnymi pytaniami, co moglibyśmy zrobić. Natomiast program, że jeśli dobrze pamiętam, to program żeglugi śródlądowej ma być gotowy do końca kwietnia i nad tym prace trwają w rządzie.
Także myślę, że tutaj no, transport śródlądowy jest też, no, mamy ministerstwo, które się tym zajmuje w tej chwili. Także natomiast nie jestem w stanie wiążąco. Poza tym, że wiem, że ma, zdaje się, do końca kwietnia taki program być ogłoszony, to więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Zmuchuję Polski Klub Ekologiczny. Z wielką nadzieją i muszę powiedzieć przyjemnością przyszedłem na to spotkanie dzisiejsze, ponieważ dyskusja o polityce innowacyjnej zawsze w tle jest myślenie ekologiczne. Ministerstwo Rozwoju, mam nadzieję, kiedyś będzie Ministerstwem Ekorozwoju. Jestem poniekąd zadowolony i ucieszony, ponieważ dostrzegam tutaj bardzo trzeźwe myślenie młodych ludzi, tak uroczych kobiet, więc jeśli pani minister pytała, co jest made in Poland, to są właśnie te piękne, urocze kobiety z tak mądrym myśleniem. Drodzy Państwo, jesteśmy w obliczu rewolucji przemysłowej, tej trzeciej rewolucji przemysłowej, o której Jeremy Rifkin tak pisze, to jest politolog, ekonomista, doradca wielu rządów Francji, Słowenii i wielu innych. I on wskazuje na jedną rzecz. Jesteśmy, nie unikniemy rozwoju innowacyjnego i rewolucji innowacyjnej. Ale jakie tam są konsekwencje? Otóż polityka innowacyjna, innowacja eliminuje człowieka z produkcji. To nie jest 10 osób na hali, na taśmie montażowej, tylko jest robot, plus ten, który siedzi za komputerem i steruje, więc problem bezrobocia. Jak to w Polsce pogodzić? Przecież naszym celem jest, celem naszego rządu jest likwidacja bezrobocia, wzrost zatrudnienia. Ale jest jedno pocieszające, na co pani minister wskazała, ten piąty sektor, rozwój regionalny. Otóż Jeremy Rifkin pisze o tym dokładnie. Bardzo istotną rolę w polityce innowacyjnej spełnia sektor NGO, to jest organizacja społeczeństwa obywatelskiego. Drodzy Państwo, w samych Stanach Zjednoczonych, w Ameryce 10% ludzi jest zatrudnionych w takich organizacjach. Już kończę. Nie, nie, dalej. 10%, a w Europie, w Holandii, Belgii 15%. Proszę, pytanie. Ale nie, zaraz. To już jest pytanie, bo ich chciałem usłyszeć. 15%. Ile w Polsce? Kilka procent. Ja się obawiam, że te bariery, jakie są przed organizacjami pozarządowymi, przed fundacjami, ta administracja, te kontrole, te ZUS-y i tak dalej, nie pozwolą nam rozwinąć ten sektor bardzo istotny. To jest moja refleksja. Ja oczywiście nie chcę mówić o węglu, ponieważ węgiel, nasz węgiel, może być tą barierą, gdzie polityka innowacyjna może się naprawdę potykać i rozbić. Dzięki za to spotkanie miło sympatyczne. Ja w imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego i jego Rady Naukowej chętnie bym zaprosił Panią na rozmowę z Radą Naukową, żeby tam zderzyć te punkty widzenia. Dzięki. Czyli jeśli można króciutko, teraz właśnie to się już mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, o rewolucji parowej, elektrycznej, rewolucji internetu, w zasadzie rzecz biorąc teraz przechodzimy już kolejny etap. Ja bym nie powiedziała, że ta rewolucja, którą przechodzimy, będzie w dalszym ciągu eliminować pracowników, czyli zasoby ludzkie. To się już stało w pewnym sensie, już zautomatyzowaliśmy nasze taśmy, fabryki zatrudniają coraz mniej ludzi, prawda? W latach 90. jeszcze w 2000. Mówiono, że w zasadzie przemysł to już jest, będzie miał marginalne znaczenie, podobnie jak rolnictwo i wszystko skupi się na usługach. To nawet na zajęciach z ekonomii na pierwszym roku studentom zawsze właśnie mówiono, że teraz pod tą są usługi. Natomiast to, co już mówiła zresztą Jadwiga, od tego podejścia właśnie się w tym momencie odchodzi, że kapitał ludzki jest w zasadzie rzecz biorąc największym asetem, czy największym potencjałem, jaki kraje mogą mieć, bo rewolucja, która się teraz odbędzie, nie odbędzie się opierała na tym, że będziemy trzy razy szybciej produkować jakąś rzecz. Teraz jakby cała filozofia internetu rzeczy, cała filozofia automatyzowania pewnych, czy zarządzania pewnymi zjawiskami wymaga niestety,
właśnie na szczęście pierwiastka ludzkiego, ludzkiego geniuszu. Oczywiście niesie to zupełnie inne konsekwencje, że człowiek może zostać odhumanizowany, prawda, że będziemy mieć 30 przedmiotów wokół siebie, które będą się komunikować, my w zasadzie nie będziemy w tym procesie zupełnie potrzebni, ale będziemy potrzebni do tego, żeby te rzeczy wymyśleć, żeby te rzeczy zaprogramować. Strategia w ogóle, dużo mówiło się o strategii lizbońskiej, która okazała się raczej niewypałem, natomiast strategia Europa 2020, która jakby jest następcą strategii lizbońskiej, bardzo wyraźnie zakłada, że oprócz inteligentnego rozwoju opartego na wiedzy, czy gospodarki opartej na wiedzy, drugim i trzecim filarem jest właśnie rozwój zrównoważony oraz rozwój, który sprzyja włączeniu społecznemu, to znaczy angażuje. To jest podstawa i kluczowa dla wszystkich społeczeństw, to jest angażowanie jak największych zasobów ludzkich do tego, żeby oni byli aktywną częścią społeczeństwa. I wydaje mi się, że również plan Mateusza Morawieckiego, czy plan, który zaprezentuje Jadwiga, właśnie na tym się opiera, żeby coraz większa rzesza ludzi była beneficjentami tych zmian, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa. Nie, to tylko to myślenie ekologiczne, czy węgiel wyklucza, czy nie wyklucza. No wiemy, że możemy, jest wiele technologii, które związane właśnie tak, chociażby tak jak mówiłam, to czyste spalanie węgla, czy automatyzacja akurat i jeden z instytutów, znowu wspomniany przeze mnie, Główny Instytut Górnictwa, to ten, który programuje jeden z najbardziej nowoczesnych maszyn, prawda? Także to nie jest tak, że to wyklucza jedno. Drugi, ja powiem tak, że my, ta tak zwana polityka ekonomii cyrkularnej, ekonomii zamkniętej, to jest też ten element, który jest koordynowany w Ministerstwie Rozwoju, no bardzo od ekodesignu, prawda, po koniec ostatnią fazę życia produktu, to jest rzecz, którą nie obstawiamy się tyłem do tego, raczej traktujemy to jako wyzwanie i też jako coś, co gdzie Polska może mieć swoją, absolutnie swoją specjalność. To, że tu Małgosia mówiła o pierwszej, drugiej, trzeciej rewolucji przemysłowej, gdzie gdzieś tam one przemknęły bokiem, albo raczej historia nas odsunęła na margines i nie mogliśmy wziąć w niej pełnego udziału, to paradoksalnie dzisiaj to może być naszym atutem, tak jak i w telefonii komórkowej myśmy przez to, że telefonia tradycyjna nie była u nas zbyt rozwinięta, przeskoczyliśmy wiele rozwiniętych krajów, tak jak i w płatnościach bezgotówkowych jesteśmy dzisiaj liderem światowym, tak właśnie prawdopodobnie jesteśmy, mamy dobrą pozycję startową, jeśli chodzi o wejście w główny nurt, albo bycie wręcz awangardą tej rewolucji, która zaczyna się właśnie na świecie i my mamy zamiar naprawdę te żagle tak ustawić, żeby wiatr w nie złapać i żeby stać się rzeczywiście liderem całej stawki, a nie tylko tym, który naśladuje i biegnie z tyłu. Jeśli można? Proszę. Jeśli można, zacznę od pytania, bo tutaj głównie ludzie wypowiadają swoje poglądy, ja zacznę od pytania. Jakieś mniej więcej 2 lata temu studenci Politechniki Krakowskiej skonstruowali drona, który jest w stanie zastąpić pszczoły. Wiadomo, że jednym z kryzysów ogólnoświatowych, który może spowodować głód ogólnoświatowy, jest to, że pszczoły tracą orientację, w związku z tym no nie będzie jakby możliwości zbierania plonów. Czy nie byłoby korzystne, żeby w tego typu absolutnie oczywiste interesy po prostu państwo inwestowało i tych studentów wzięło na wysoką pensję, dało im możliwość zarobienia na tych ich wynalazkach. To jest pytanie. Natomiast chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co mówił Łukasz Słoniowski. Mam bardzo smutne doświadczenie. 25 lat temu byłem na konferencji prasowej w Sejmie jako dziennikarz, gdzie była właśnie omawiana sprawa uczestnictwa prywatnych osób w sprzedawaniu energii tej, której się samą wyprodukuje. 25 lat minęło z tamtej konferencji prasowej. Nie dość, że nic nie wynikło, nie dość, że nikt nie podjął tego, to krótko mówiąc, nie ma woli politycznej. Nie wiem dlaczego. Jeszcze jedną sprawę chciałem poruszyć. I to jest, krótko mówiąc, kamyczek do poglądów, które publicznie wygłosił pan premier, wicepremier Gliński. Mianowicie dostałem taką informację, że pan wicepremier Gliński wyraził się o życiu społecznym, że ono powinno być w jakiś sposób dotowane przez państwo, że jest jakaś organizacja niezależna, niby niezależna, która dostaje dotacje z państwa, miasta, Unii. Natomiast tak naprawdę życie społeczne polega na tym,
i jestem o tym głęboko przekonany, że ludzie z własnych pieniędzy się organizują. Przed wojną każdy prawie przedsiębiorca był w 3 organizacjach społecznych. W tej chwili, jeżeli jest w jednej organizacji społecznej, mówię o przedsiębiorcach, nie o całości społeczeństwa, to jest dobrze i te organizacje przedsiębiorców są praktycznie martwymi tworami. Czyli pytanie bardzo konkretne było na początku i chciałbym wiedzieć, jaki jest Pani stosunek do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja się cieszę, że takich wynalazców, o jakich Pan wspomina, drony i pszczoły, no to ja tutaj Adaś powiedział, że to Małgosia jest bliżej ludzi, no to ja mam dziennie u siebie kilkanaście. I nie mówię tego po to, żeby, prawda, że to co jest straszne, że traktuję to jako dopust Boży, ale jako mój obowiązek właśnie, że trzeba się z takimi ludźmi spotykać właśnie po to, żeby wyłowić najciekawsze pomysły, takie, które Państwo, tak jak Pan powiedział, powinno wesprzeć po to, aby rozwinąć technologię, po to, aby rozwinąć potem gospodarkę. Więc przyglądamy się, to zwrócę uwagę na te pszczoły, drony i pszczoły, bo rzeczywiście o tym akurat nie wiedziałam, natomiast co ciekawsze, staram się odsyłać natychmiast albo do NCBR-u, albo do PARP-u, po to, aby znajdowały tam ewentualne dofinansowanie. Więc tak, to zainteresuje się i poproszę jakiś kontakt po spotkaniu. Na pytanie dotyczące prosumentów to już odpowiedziałam wcześniej, ja powiem tylko tyle, że w tej chwili to co chcemy zrobić, bo sprzedaż na zewnątrz to jest trudna i to wiedzą Państwo, że wpuszczanie do systemu ogólnego energii produkowanej to jest najtrudniejszy rebus, jaki jest do wykonania. Natomiast to, co na pewno będzie, i to jest już deklaracja tego rządu w ramach programu operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, będzie bardzo duże dofinansowanie na odbudowę chlewni. I tych gospodarstw powstanie w tej chwili bardzo dużo, gdzie będzie bardzo dużo świń, więc będzie potencjalnie bardzo dużo materiału do tego, aby produkować lokalną energię. Więc na pewno jest program, który będzie wspierał również nie tylko to, żeby te chlewnie sobie powstawały, ale to, żeby rolnicy na własny użytek mogli produkować sobie energię. Także tutaj ta wola polityczna do budowy tego typu systemu jest zadeklarowana. I ostatnia rzecz, pewnie najciekawsza tak naprawdę społecznie i zaangażowanie. Znaczy, proszę pamiętać, że myśmy się, przepraszam, przez 50 powojennych lat wykastrowali ze wszystkich społecznych naszych atrybutów, które mieliśmy skutecznie rozwinięte od pierwszej do drugiej Rzeczpospolitej i które były aktywne, mimo że nie było nas na mapie Europy. Przez 50 lat państwa centralnego państwo zdjęło skutecznie normalne instynkty społeczne, postrzegając je jako niebezpieczne, przejmując organizację społeczną, samoorganizowanie się społeczne, na forum państwowe. Dzisiaj odbudowujemy to mozolnie i ta rzecz się jednakowoż dzieje, ponieważ to, że przedsiębiorcy, nie tylko przedsiębiorcy, prywatni ludzie są skłonni dotować czy wspierać potrzebujących, to się dzieje. Pewnie nie tak jak w Stanach Zjednoczonych jeszcze, ale jednak to się już powoli wydarzyło. To, że są samorządy gospodarcze i to, że do mnie przychodzą przedstawiciele tych samorządów, którzy mówią tak, chcemy obowiązkowy samorząd gospodarczy, tak, chcemy budować szkoły zawodowe, no jest to pewna zmiana dobrej woli, gdzie wyobrażam sobie, że państwo powinno w niewielkim stopniu tylko nie przeszkodzić i odrobinę wesprzeć, aby ta sama organizacja się rzeczywiście odbudowała. Dziękuję bardzo. Ja może też. Piotr Fugiel z tej strony. Panie Jadwigo, ja się strasznie cieszyłem, że Pani ktoś tam urzędnik przyszedł i powiedział, że z 25 stron zjechał na 13. Ja miałem takie doświadczenie nie dalej jak 3 miesiące temu, może Getting Leasing, bynajmniej nie mam z tym nic wspólnego, ale Getting Leasing zjechał z 27 stron umowy leasingowej do jednej. Więc byłoby fajnie, gdyby dążyć w tym kierunku, jak Pani zjedzie do 3, to byłby sukces. Mam inne pytanie i w tych wszystkich rozmowach brakuje mi jednej rzeczy. Mianowicie takich mechanizmów, które by preferowały przedsiębiorców, którzy by na własną rękę tworzyły startupy, wdrażali pomysły, które robiliby na własne ryzyko. Ja nie uwierzę, że Państwo znajdziecie mechanizm, który namówi urzędnika do tego, żeby on podejmował ryzyko. Nigdy w życiu, bo jest to
po prostu sprzeczność. Do pierwszego stwierdzenia, to tak celujemy, tak, w tę jedną stronę, a co do drugiego, też mam ograniczone zaufanie co do systemu, w którym urzędnik mówi, tak jak urzędnik bankowy we Florencji, kiedy przychodzi do niego student, absolwent jednej z najlepszych uczelni europejskich i mówi, że właśnie skończył studia i chce kredyt na mieszkanie. Urzędnik nie pyta go, gdzie pan pracuje, bo on jeszcze nie pracuje, ale po prostu wie nauczony doświadczeniem, że jeśli ktoś skończył tę uczelnię, to w ciągu kilku miesięcy dostaje intratną pracę, więc po prostu tego kredytu udziela. I ja wiem, że to jest marzenie, które jest trudne do wykonania, dlatego jeśli mówimy o mechanizmie wspierania startupów i przedsiębiorców skłonnych do ryzyka, to mówimy o instytucjach, które organizujemy dla takich przedsiębiorców, czyli fundusze, z których przedsiębiorcy skłonni zaryzykować będą mogli sięgnąć po nie i sami zdecydować, na co będą to ryzyko ponosić. I urzędnik nie będzie ich wypytywał, a dlaczego, a po co na każdym etapie, tylko zapyta po roku czy po dwóch, co z tego zostało, i wiedząc o tym, że część z tych środków pójdzie po prostu w błoto, bo taka jest istota ryzyka inwestycyjnego w innowacje. Żeby też być dobrze zrozumianą, dlaczego o tym mówię, ponieważ jakby państwo jest już graczem na rynku. Mamy samorząd, który ma potężne zamówienia publiczne. To nie jest tak, że my się go pozbędziemy, on jest graczem. Teraz trzeba, oczywiście nie będzie tak, że w 100% wszyscy urzędnicy będą rozumieli, czym jest innowacyjność, będą mieli podejmować decyzje, będą przyjaźni dla przedsiębiorców. Oczywiście to jest mit, ale skoro ten gracz już jest, skoro miasto Kraków jest pewnie po UJ-cie drugim największym pracodawcą w tym mieście, skoro największe środki na badania i rozwój mają uniwersytety, które są państwowe, więc jakby w tym sensie bez sektora publicznego w Polsce, czyli nie będzie tak, że nagle firmy czy z zagranicznym kapitałem, czy z Polski będą przyjeżdżać do Polski, będą na własne ryzyko podejmować działania innowacyjne, będą wymyślać super produkty i nie będą się w ogóle interesować tym, czy państwo daje im jakieś wsparcie. Nie. No, jakby sygnały, które docierają do nas, przedsiębiorcy chcą korzystać z pomocy, bo jakby zmniejsza to ich ryzyko. To jest sedno w innowacyjności, nie to, żeby urzędnik powiedział, jak ma ktoś coś robić, czy żeby był aktywnym uczestnikiem procesu innowacyjnego, ale rola urzędników czy sfery publicznej jest taka, żeby pomóc przedsiębiorcy zmniejszyć ryzyko, żeby przedsiębiorca nie bał się inwestować choćby w badanie i rozwój. Proszę. Dobry wieczór. Lech Madysty, strona się kłania. Ja mam takie pytanie, znaczy ja jestem pełnomocnikiem zarządu przychodni i my trochę się rozumiemy na innowacyjności, znamy się też trochę na startupach i mieliśmy taki wewnętrzny konflikt, a mianowicie można wymyśleć dowolną technologię, która pomoże w medycynie, natomiast problem pojawia się z osobami starszymi, konkretnie pojawia się w zakresie edukacji i kształcenia tych osób starszych. Poszukując rozwoju w innowacyjności właśnie w tej branży, popatrzyliśmy w stronę tego, o czym pani minister wspominała, a mianowicie niegospodarności w zakresie budowania centralnej platformy P1. Nie dalej jak tydzień temu rozmawiałem z panem profesorem Zembalą, który był ministrem zdrowia, i on wskazywał na problem dehumanizacji w medycynie, czyli takiej sytuacji, że ja kupię mojemu tacie cyberobroże i będę tylko i wyłącznie sprawdzał, czy on żyje, czy on nie żyje. Widząc przyszłość małopolskiego programu SIM-u, na który za chwileczkę zostanie wydane 42 miliony złotych, który jest wielką kopią systemów, czy to podkarpackiego, czy śląskiego, zadam takie pytanie, czy państwo albo kto u państwa mógłby pomóc, aby te środki zostały wydane na edukację medyczną i wykorzystanie tych platform do celów edukacji medycznej, a nie po to, żeby stworzyć kolejny system, kolejną namiastkę P1. Dziękuję. Może zbierzemy pytania i... Nie, proszę. Edukacja i P1, no to my w sprawie P1 mieliśmy znowu w Ministerstwie Rozwoju razem z Ministerstwem Zdrowia 3 tygodnie temu spotkanie z przedstawicielami województw i podawaliśmy ten przykład. Tak jak powiedziałam, to co my możemy zrobić, to zastosować łagodną perswazję i powiedzieć, że ewentualnie będziemy was kontrolować potem co 2 tygodnie, żeby wam przykrzyć życie, jak się nie dogadacie i nie zrobicie tego łącznie.
edukacji. Ja tu nie pomyślałam, że tutaj warto edukować telemedycyna w przypadku ludzi starszych. To nie jest tylko, bo to jest uproszczenie, prawda, kiedy mówimy o obrożu, kiedy mówimy o obszarach właśnie znowu tych tam jasno-niebieskich, peryferyjnych, gdzie dojazd do najbliższego ośrodka po prostu jest utrudniony, prawda? Bo ta telemedycyna nie tylko służy zwolnieniu z odpowiedzialności rodziny w opiece nad starszym, ale też w takiej lepszej kontroli realnej zdrowia w ośrodku, więc tak, to wymaga edukacji, ale to znowu są naczynia połączone troszkę z tym, o czym pan poprzedni mówił, czyli tym takiej rozwoju tej tkanki społecznej, która będzie się czuła również odpowiedzialna, nie tylko po to, żeby powiesić bransoletkę na ręce, ale też żeby się troszczyć. Rzeczywiście, no to muszę o tym porozmawiać z kolegami z Ministerstwa Zdrowia, na ile wpisać ten element edukacyjny w projekt. My taką tkankę społeczną w Polsce zbudowaliśmy. Ja z przyjemnością porozmawiam o tym troszeczkę dłużej. Zapraszam. To po spotkaniu. Dziękuję bardzo. Proszę. Wojciech, proszę, Bezwiel, Krakowski Partia Technologiczna. Ja mam jedną polemikę, jedno pytanie, a polemikę też zacznę w formie pytania. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, z czego żyje Kraków jako miasto w tej chwili? Kraków żyje, no właśnie, nie z turystyki. A czy z turystyki żyje w coraz mniejszym stopniu, tak będzie. Kraków żyje w największym stopniu właśnie z PPO, o którym mówiła Pani Prezes Popławska. Czy to, co się wydarzyło nowego w tym mieście gospodarczo w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat, to jest PPO i odrobina IT. Tak? I teraz można się obrażać na to, że to BPO to zwiększy się kapitał zagraniczny i tak dalej, ale jednakowoż Państwo wiedzą, że budżet miasta jest zależny głównie od podatku PIT i to ludzie, którzy pracują w BPO, te 50 tysięcy osób i pieniądze, które im płacą zawodnie firmie, generalnie utrzymują budżet tego miasta, powodują, że mamy jeżdżące tramwaje, dopłaty do różnych rzeczy, zieleń miejską i wszystko, co tam się w mieście dzieje. Nie? I teraz apel mój jest taki, żeby się na te biznesy średniego dochodu, a taką z pewnością jest BPO, tak całkiem nie obrażać, czy ich kapitał jest zagraniczny, czy nie, ponieważ pułapka średniego dochodu jest pułapką realną, Polska w niej się znajduje, ale ucieczka z pułapki średniego dochodu nie powinna polegać na tym, że tniemy po biznesach średniego dochodu i zostaje nam trochę biznesu wysokiego dochodu i biznesy niskiego dochodu. Bo wtedy sumarycznie wszyscy razem zbiedniemy. A problem polega na tym, że jeżeli bardzo wiele biznesów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, czy to BPO, czy działalność produkcyjna przemysłowa, to są faktycznie biznesy średniego dochodu, to większość biznesów z własnym kapitałem to są biznesy niskiego dochodu. Tak? I teraz sforsowanie ich na siłę kosztem tych zagranicznych, no jest troszkę drogą donikąd. I w tym sensie jakby sugerowałbym raczej takie rozwiązania, które by przesuwały te biznesy. Każda gospodarka potrzebuje wszystkich biznesów i tych niskiego dochodu, nisko kompetencyjnych, średnich i wysokich. O to chodzi, żeby to przesuwać coraz bardziej w kierunku dochodów wysokich, ale zdolność do generowania tych miejsc ma również kapitał zagraniczny. To nie jest tak, że firmy zagraniczne nie będą dedykowały centrów BWZ-ach swoich. Tylko trzeba znaleźć narzędzia, żeby je do tego zachęcić. I to była polemika. A teraz pytanie. Pytanie dotyczy, bo mi się generalnie kierunkowo większość tych rzeczy, które pani minister pokazywała, bardzo podoba. Za część ja się współodpowiedzialny. Szczególnie mi się podobają te wizje związane z koncentracją środków. No, polityki publiczne są trudne dlatego, że mamy ograniczone zasoby. Nie możemy robić wszystkiego, nie stać nas na to. Tak? I teraz jest tu pewna wewnętrzna sprzeczność czy pewne napięcie, bo mi się bardzo podoba punkt dotyczący koncentracji tematycznej. O tym rozmawialiśmy wiele razy. Natomiast powiedziała pani minister dosyć sporo słów o tym, że damy szansę mniejszym ośrodkom i tak dalej. A równocześnie bardzo wyraźnie zabrzmiała tęsknota za tymi wielkimi innowacjami, za polskimi produktami, które będą te globalne polskie produkty, polskie innowacje. Tu jest pewna sprzeczność, nie stać nas na wszystko. Teraz jeżeli oczekujemy, że pojawią się polskie produkty, które tak jak Apple będą tą marką polskiej gospodarki na świecie, to z całym szacunkiem dla Bochni Nowego Targu, ale oni urodzą się w Bochni Nowym Targu. One się urodzą w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu. Ja bym chciał podnieść przez Państwa, żeby się urodził w Krakowie. I tu jest pewna sprzeczność. Był taki dokument strategiczny Polska 2030 poprzedniego rządu, zespołu Michała Boniego, w którym był pełen ostatnich pomysłów, których potem nikt nie realizował. I ten dokument stawiał ten dylemat na samym początku, tak? I odpowiadał na niego w sposób tchórzliwy. Znaczy mówił, będziemy robić model polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli trochę tego, trochę tego. Moje pytanie jest takie, jaka jest polityka tego rządu? Czy inwestujemy w silne ośrodki i szukamy tych wielkich szans rozwojowych, czy raczej rozpraszamy pieniądze publiczne w mniejszych ośrodkach? Bo moim zdaniem nie stać nas i na to równocześnie.
Dziękuję bardzo i za pytanie, i za polemikę. Częściowo w pytaniu, w polemicznej części odpowiedział Pan na pytanie zasadnicze. Kiedy ja tutaj skróciłam prezentację, nie pokazywałam wszystkiego i też oczywiście mówiłam już o tym wcześniej, dokonując pewnego uproszczenia, nie godząc się na to, że kapitał zagraniczny jest B i będziemy go teraz wyganiać z Polski. I też jeśli mówimy o tym, o co oprzeć i jak wesprzeć, jak przesuwać właśnie ten wektor, o czym Pan mówi, ze strony średniego dochodu w stronę wysokiego, no to właśnie to musi być ten suwak, musi przechodzić płynnie, a nie skokowo. I jeśli sobie, w jaki sposób sobie wyobrażamy? Wydaje się, że Kraków jest mocno nasyconym ośrodkiem, jeśli chodzi o usługi BPO, one są coraz mniej też back-office'owe, jak się to mówi ładnie, coraz częściej front-office'owe, coraz częściej są bardziej skomplikowane, wymagające dużych, coraz większych kompetencji i to dobrze. Ta? Ale są ciągle też miasta w Polsce i też wiemy, jak to dotychczas wyglądało. Nawet właśnie w przypadku stref, którą też Pan reprezentuje, że wiele stref w Polsce, w tym jedna w Polsce wschodniej, bo jedyna jest tak naprawdę tylko w Polsce wschodniej, nigdy w życiu nie dostało żadnej oferty ani wsparcia od PAIS-u na przykład, zainteresowanych inwestorów, którzy się skupiają czy to na targach w Cannes w Europie największych, gdzie ktokolwiek by im pokazał, że istnieje Białystok czy Łomża, gdzie jest sporo absolwentów szkół wyższych czy Toruń, gdzie są również miejsca i biurowce chętne, czekające i na pewno przyjazne miejsce dla inwestorów, bo nikt nie pokazał Torunia ani Łomży nigdzie istotnym inwestorom. To się o tyle na przykład zmieniło kilka tygodni temu, kiedy premier Morawiecki był na takich targach, no to po prostu pokazywał takie miejsca i już jakby pierwsze efekty tych spotkań się odbywają. Dlatego nie mówimy, wyrzucamy teraz usługi typu obsługi urzędniczej korporacji czy przedsiębiorców, tylko jeśli mówimy, co lokować w tych mniejszych centrach, no to mówimy na przykład tego typu usługi. Rozbudowaliśmy tam też na potęgę i pewnie też, powiedzmy sobie wprost, nie najsensowniej, szkoły wyższe. No jeśli mówimy, czym teraz, jaką treścią wypełnić tych bezrobotnych absolwentów, no to pewnie tego typu usługami. Także tam będziemy zachęcać i starali się lokować tego typu inwestycje. I tutaj też pełna zgoda z Panem, że raczej, bo to też nie przesądzajmy, że nie powstanie w Bochnie ani w Nowym Targu, bo być może powstanie, ale potencjał zmiany i koło zamachowe dużej zmiany znajduje się w dużych centrach. I jak jeżeli mówiłam o tym, o koncentracji na początku na 7 do 8 obszarów, to pewnie właśnie w takich miejscach te obszary się znajdą i te największe środki pójdą właśnie na tego typu badania w takich miejscach, choć jak mówimy o dronach czy Dolinie Lotniczej, no to traktujemy ją regionalnie, prawda? To nie jest przecież tylko Rzeszów czy Przemyśl. Ja ci mogę jedno zdanie, ja muszę wejść w polemikę teraz, panu prezesa. Polemikę i wydaje mi się, że problemem niestety, jeśli chodzi o tego typu działalność, jest to, że jednak wbrew temu, co mówiono przez wiele lat, że kapitał nie ma barw, to niestety ma barwy narodowe. Mało tego, kapitał ma barwy polityczne, to znaczy decyzje o lokowaniu centrum badania voucher rodzajowych, czy przenoszeniu usług o wysokiej wartości dodanych, czy to w przypadku jakichś firm zajmujących się technologicznych, czy nawet firm typu finansowych, banków, czy firm zajmujących się jakoś obsługą księgową, to niestety decyzja o tym, że te najlepsze stanowiska zostają na Zachodzie, nie wynika z porównania, że tak powiem, przewag konkurencyjnych, tylko jest to decyzja czysto polityczna. Nikt na Zachodzie nie pozwoli sobie na to, żeby Centrum Badania i Rozwoju zostało przeniesione do Polski. Oczywiście w jakimś tam małym zakresie to się dzieje, no bo jest jasne, że oczywiście koszty pracy są decydującym czynnikiem i w bilansie, czy tam w rachunku zysków i strat ta firma musi oczywiście optymalizować te koszty, ale summa summarum będzie nam ogromnie ciężko, nawet byśmy mieli super, świetną ofertę dla tych firm, żeby tu zakładały badania i rozwój, nie wiem, gdybyśmy mieli, nie wiem, jak super absolwentów, to i tak decyzja o lokowaniu tych najbardziej dla nas pożądanych, tak powiem, instytucji, czy tych najlepszych miejsc pracy jest decyzją polityczną i na pewno my nie mamy szans, żeby konkurować z Zachodem tutaj.
Halo? Ja chciałem się podzielić taką dwoma uwagami. Pierwsza, że z tego wszystkiego, o czym Panie mówicie, raczej nic nie będzie, jeśli nie doprowadzicie do sytuacji jednoznacznego uproszczenia przyznawania dotacji, tak jak to było między 2007 a 2013 rokiem. To wszystko, co się teraz dzieje, na przykład w formie bonu do innowacji, jest rodzajem oszustwa i pewnej propagandy unijnej, bo te pieniądze są praktycznie dla przedsiębiorcy, jakiego bądź, nie do podniesienia. Bo proporcja jest mniej więcej taka, że jeżeli powiedzmy przedsiębiorca chce sięgnąć po 100 tysięcy w formie bonu do innowacji, to tak naprawdę może mu z tego zostanie 15 tysięcy, może, tak? Natomiast 50-60 tysięcy ma on tak naprawdę wydać na łap serdaków w tych pięknych pałacach pod nazwą uczelni czy centrum innowacji czegoś tam. Bo to mniej więcej w ten sposób wygląda. Tutaj może tak nie należy się pięknie uśmiechać, bo też troszkę tym pałacem takim jest Krakowski Park Technologiczny. Więc to jest, ja nie mówię tego i minus, tak? To jest taka pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że jest jedna rzecz, właściwie jedyna, która ma szansę się udać w ramach planu Morawieckiego w krótkim okresie czasu, to znaczy do następnej kadencji. Jest taka branża jak przemysł meblowy w Polsce, którym jesteśmy mocarstwem w skali światowej. Polska jest w tym momencie drugim producentem mebli po Chinach, na wagę, ale drugim po Chinach. Co 15 mebel na świecie, nie w Europie, na świecie, to jest mebel wyprodukowany w Polsce. I o ile ten przemysł meblowy jest rozproszony generalnie po Polsce, tak, o tyle na przykład to właśnie Małopolska jest co najmniej europejskim, a nawet bym powiedział światowym liderem w produkcji meblowej, jak chodzi o IT. Mianowicie trzy największe sklepy meblowe w Polsce, internetowe, to oznacza też trzy największe sklepy internetowe z meblami w Europie, są jeden w Wężcach, drugi w Bieliczce, a trzeci w Rzeszowie. Największa zautomatyzowana fabryka mebli na zamówienie w skali Europy i chyba nawet w skali świata jest w Rudnej Małej pod Rzeszowem. I generalnie to powstało bez dużego wsparcia państwa pod takim czy innym pozorem. No i ja chciałbym tutaj w ramach tej sprzedaży pereł, o której mówiła pani minister, jakby sprzedać tą branżę meblową w Polsce i na przykład już w maju czy w kwietniu zaprosić do tej fabryki najnowocześniejszej w Rzeszowie. Zapraszam, już tam wiceminister Dardziński się zapisał, więc po prostu mam nadzieję, że będzie to większa delegacja. A dla pani z kolei z Parku Technologicznego to mam takie pytanie, bo z kolei zdjęciem tego gościa, który dowodzi tym internetem meblowym w skali no co najmniej Europy, to jest gość, który w maju tego roku uruchamia, znaczy w sensie wykonuje pokaz oglotowy i tak dalej, pierwszego drona polskiego do wojny podwodnej. No i jeżeli Krakowski Park Technologiczny po prostu miałby dla niego jakąś ofertę, no to zapraszam, a w maju urządzamy po prostu oblot. I jest to dron, nie taka zabawka z Biedronki, tylko dron na 120 kilo przeznaczony do walki podwodnej i tak dalej, i tak dalej. Także ten przemysł meblowy chciałbym szczególnie sprzedać. Tutaj dla pana jeszcze taka dobra odpowiedź, bo na przykład w Bochni jest gigant europejskiej sprzedaży mebli, mianowicie facet produkuje szewki na buty. I zasypał tym cały rynek od Lizbony do Uralu. Także nie jest źle tak całkiem, ale poza tym przemysłem meblowym to ja nie bardzo widzę, co tu się może udać, ale daj Boże, żeby chodzą się uda. Dzięki, do widzenia. Znakomity sprzedawca. Ja nie wiem, czy pan słyszał, czy nie, ale branża meblowa była jedną z tych, które wymieniłam podczas prezentacji. Z moich drobnych osiągnięć to, że branża meblarska została dopisana jako 13 do programu Go to Brand, czyli tego wsparcia eksportu, czego nie, branży meblarskiej nie było tam wymienionej. Co więcej, gdyby pan zapytał generalnego dyrektora Lasów Państwowych, co myśli o panie Milewicz, nie usłyszałby pan od niego dobrego słowa, ponieważ poszłam do niego właśnie z branżą meblarską kilka tygodni temu. Także jest bliska memu sercu i tak jak też powiedziałam, że wolałabym, żeby ten wspomniany przez pana tonaż przełożył się również na wysokie miejsce, jeśli chodzi o wartość. Oraz żeby te firmy coraz częściej nie sprzedawały rzeczywiście pod swoją marką, a nie tylko przyjmowały marki
marki krajów, do których eksportują. Także to tutaj, co do branży meblarskiej, nie musi mnie pan jej innowacyjności i jej potencjału eksportowego, nie musi mnie pan przekonywać. Rzeczywiście mamy ją, jest bliska sercu, także. Powoli będziemy zmierzać do końca. Ja mam pytanie ostatnie do ciebie, Małgosiu. Zresztą do obu pani. Dlatego, ale do ciebie jako pierwszy. Byłaś radną przez pewien czas, więc znasz też realia miasta Krakowa. I ja myślę, że tu może gdzieś być podpowiedź, co zrobić, żeby miasto, czyli tak jak wspomniałeś, ten duży gracz na rynku mógł bardziej wykorzystać małe firmy. Mianowicie mam takie wrażenie, że to wygląda tak, jak któryś z panów mówił, że no, teraz jest modna innowacja, więc urzędnicy w mieście organizują konferencje i mówią, no to zrobimy innowacje. No i wydają jakieś pieniądze na zrobienie innowacji. Natomiast myślę, że droga jest zupełnie inna i chciałbym wasze zdanie na ten temat usłyszeć, a mianowicie takie miasto na przykład Kraków ma bardzo wiele problemów, których do dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. No nie wspomnę o smogu, prawda? Tak, i konferencje są w maskach. I konferencje są w maskach od 2 lat. A takim drugim tematem, który mnie pasjonuje, to jest, słuchajcie, od 5 lat naukowcy 2 krakowskich uczelni zastanawiają się, czy to metro zrobić w Krakowie, czy go nie zrobić. I raz to z lewo w prawo, raz z południa na północ. I ja nie tak mówię, to do końca świata mogą tak dyskutować. Ale myślę o tym, że jest trochę młodych, zdolnych ludzi u was też. No, gdyby tacy gracze jak miasto proponowało jakieś ważne tematy do rozwiązania dla miasta, i oczywiście wsparła później te najlepsze projekty innowacyjne swoimi pieniędzmi, zamiast konferencji w maskach i mądrych opinii naukowców z Politechniki i ZGH. To jeszcze może tak nawiązując troszkę też tego, co pan powiedział, to znaczy to jest jasne, że jak są pieniądze publiczne, często czy to unijne, czy krajowe, no to jest jasne, że część tych środków jest wydawana w sposób bezsensowny. Owszem, czasami się buduje i pałace i ja też to podkreślałam tutaj, że nieraz budowało się, najpierw był pomysł, potem była realizacja, a potem wszyscy się zastanawiają, co z tym zrobić, prawda? I KPT jakby, no nie, ciężko uchwalać decyzje poprzedników, natomiast to też jest dla nas jakiś tam, mamy piękny budynek i jest to dla nas też pytanie, jak ten budynek utrzymać i jak tak naprawdę zrealizować cel, który jest naszym podstawowym celem, a nie jest to wkład w architekturę Krakowa, chociaż zapraszam wszystkich, bo naprawdę jest to bardzo ciekawy obiekt. Myślę, że takie obiekty też powinny powstawać, bo miasto też powinno mieć takie perełki na swojej mapie, to, że tam można zaprosić zagranicznych inwestorów i pokazać im tego typu nowoczesne wnętrza, też jest pewnym atutem, bo w tym biznesie, choćby szczególnie strefowym, pierwsze wrażenie naprawdę ma ogromne znaczenie. Ale odpowiadając już też na twoje pytanie. My, to już tutaj też tak leciutko nakreśliłam, czyli jako KPT, robiliśmy coś takiego, nazywało się to Smart Control, taka mapa drogowa, rozwiązania, diagnoza dla miasta Krakowa. Co zrobić, żeby być inteligentnym miastem. I nie chodzi tylko o rozwiązania typu, że niech ktoś napisze super aplikacja, bo będą nad Krakowem krążyć drony. Inteligencja w mieście to jest masa różnych, bardzo często prostych rzeczy, jak transport publiczny, jak mobilność, jak czyste powietrze. O tym wszystko było w tej naszej strategii. Ja zawsze mówię, mając doświadczenie to troszkę, powiedzmy, no może nie urzędnicze, bo radny to nie urzędnik, ale jakby reprezentant tej sfery publicznej, teraz będąc w Krakowskim Parku Technologicznym i pracuję przez wiele lat właśnie w takim BPO, przez kilka lat tam co najmniej, więc mając z 3 punktów widzenia patrząc, problemem jest to, że my tak naprawdę nie mówimy tym samym językiem. Zawsze to powtarzam, znaczy administracja publiczna kieruje się swoją logiką, jest ta pula powiedzmy firm młodych, które chcą się przebić, mówią swoim językiem,
No i jest często duży biznes, który po prostu przychodzi gotowe, daje rozwiązania proste, sprawdzone i miasto najłatwiej, zwłaszcza, co też już podkreślałam, na PZP łatwo w nie wejść. I teraz co miasto może zrobić? No miasto Kraków, powiedzmy sobie szczerze, nawet jak na mapie miast Krakowa raczej odstaje od innowatorów, to znaczy nas nie prześcigają już tylko miasta zachodnie, nas pewnie prześciga wiele miast w Polsce, ponieważ Kraków mimo tego, że mówi dużo o innowacyjności, to w tym kierunku może nie tyle, że nie robi nic, ale działania są chaotyczne, niespójne i tak naprawdę nie ma jednej strategii, jak miałaby wyglądać w Krakowie polityka innowacyjności. Zawsze argumentem jest to, który często akurat nie słyszeliśmy, że to w zasadzie nie jest w kompetencjach miasta, że właściwie miasto to się nie powinno polityką gospodarczą zajmować. I oczywiście miasto nie ma takich narzędzi jak władza centralna, ale jest potężnym graczem, właśnie ma potężne środki. Zamiast kupować pudełkowe rozwiązania, może nawiązać współpracę z tymi firmami. Jest wiele firm, które mają ciekawe pomysły, nie wiem, na światła, na mobilność, na różne inne dziedziny życia w Krakowie i trzeba ich wysłuchać. Czy jest możliwość, mam nadzieję, że to będzie ten projekt rozwijany tych zamówień prekomercyjnych, czyli zamówień, które umożliwiają i dają realną szansę takim małym graczom na jakby zaistnienie w tym wyścigu do zamówień miejskich. Cóż, no ja nie chciałam tutaj mówić o personalnie, ale niewątpliwie rzecz biorąc, w prowadzeniu polityki potrzebna jest wizja i ludzie, którzy tą wizję mają. Niestety ja uważam, że Kraków takich ludzi posiada, ale niekoniecznie u starów. Dziękuję. I to jest tak. Pan Stan Pośmiech, była pani minister Jadwiga Emilewicz. Dziękuję bardzo.